Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, 20 kwietnia, godzina 20.05, troszeczkę później, ale co tam, Tyflo Przegląd musi być i dzisiaj jesteśmy w składzie Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, ktoś dzień jeszcze dobry. Jest? No jest oczywiście, bo jest Paweł jakoś nie i jest Mikołaj. Aha, Paweł Masarczyk i Mikołaj Hołysz, no ja, czyli Tomek Bilecki. Troszkę jakoś się zamotałem. No i oczywiście jak zwykle zaczynam od tego, co się dzisiaj będzie działo i jak ostatnio przedstawi to Michał. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie odbył się koncert Blind With You. Kilka słów o dostępności obrabiarek CNC i drukarek 3D. Ukazała się robocza wersja standardu EBRF. Jak z wyświetlania tzw. shortów przejść do standardowego interfejsu YouTube? Nowości dostępnościowe w Windows 11. Nadchodzi Smart Vision 3. Nowości tyflograficzne. Twitter z poprawkami dostępności. Spring 3.0 już w App Store. Nowości w kwietniowej aktualizacji Jeshuo. Lektorzy sprawni online, studenci kierunków filologicznych poszukiwani. Telegram z pogorszeniem dostępności na iOS. Remote Incident Manager 3.0. Udzielanie zdalnego wsparcia bez względu na używane technologie asystujące. Opracowano listę kosmetyków, głównie do makijażu, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Goldwave Infinity. Poprawki w dostępności. Sable jednak będzie działać. Nekogram. Ciekawy klient Telegrama na Androida. Telegram nowymi funkcjami pokazuje konkurencji miejsce w szeregu. WhatsApp wprowadza społeczności i wiele innych przydatnych funkcji. Luxscan.io. Zróbmy skan z dowolnego elektronicznego dokumentu. Strona z listą przydatnych miejsc w internecie. Sztuczna inteligencja stworzy obrazki na podstawie wprowadzonego tekstu. To wszystko, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I zaczynamy od chyba dobrej wiadomości. Blind Square jest darmowy. No właśnie, dla kogo i na jakich warunkach? O czymś podobno było mówione tydzień temu, ale skoro już wywołałeś, to przypomnijmy. Blind Square jest darmowy dla mieszkańców Ukrainy i dla osób mieszkających w promieniu 1000 km2 od granicy z Ukrainą. No, założenie dla uchodźców, ale w praktyce dotyczy to również osób z krajów tak naprawdę z Ukrainą graniczących i nie tylko, no, czyli między innymi Polski. I będzie to trwało 90 dni do zakończenia, po zakończeniu wojny, do 90 dni po zakończeniu wojny na Ukrainie będziemy mogli sobie z tej aplikacji korzystać, ale nie pobieramy do tego wersji Blind Square zwykłej, tylko Blind Square Event. I to właśnie w tej aplikacji jest ta darmowa wersja dostępna i co ważne, jeżeli włączymy tę wersję no, na terenie objętym przez Blind Square'a właśnie tą akcją, to będziemy już je mogli używać potem no, na nieograniczonym obszarze, czyli założenie jest takie, że jeżeli ten uchodźca uruchomi tę aplikację gdzieś, no, będąc w pobliżu, to nawet jeżeli wyemigruje potem gdzieś do jakiegoś innego kraju, gdzieś za granicę, to ta aplikacja nadal będzie mu działać. No bo wiadomo, osoby niewidome na nawigacji polegają i bardzo często może ona im pomóc, zwłaszcza w tak kryzysowych sytuacjach.
I zdaje się, bo ja już rzeczywiście sobie przypomniałem, że zapowiadałem tego newsa tydzień temu, ale jakoś pamięć ludzka jest ulotna. Są pewne newsy a propos Blind Square'a jeszcze, które też poniekąd się to wywodzi z We're With You, o czym będziemy za chwilkę trochę mówić, ale Ilka Pirtima, który też zamieścił swój blog sponsorski w czasie koncertu, poinformował, że będą w związku z sytuacją w Ukrainie pewne nowości wprowadzane. Po pierwsze, będzie przygotowane obejście, podobnie jak wiele, wiele lat temu powstało dla języka estońskiego, dla którego nie ma oficjalnie syntezy na iOS-ie. Przygotowano paczkę, bo to jest wszystko gdzieś tam samplowane, znaczy nawet nie samplowane, ale jest synteza z akapeli zainstalowana, która została wytrenowana, tak, synteza języka fińskiego, żeby czytać język estoński poprawnie, czyli pewne tam rzeczy w komunikatach zostały tak napisane, żeby to lepiej było czytane jak po estońsku plus liczby oczywiście. No a teraz podobne rzeczy będą robione z językiem rosyjskim, aby był wymawiany dobrze język ukraiński. Druga rzecz, jaka będzie, i tutaj Ilka się powołał na coś, co widział w fińskiej telewizji, że wielu uchodźców ukraińskich w Finlandii było przyjętych przez Finów i no właśnie, pytanie, jak się znaleźć gdzieś na jakimś dworcu, gdzieś w jakimś innym miejscu, w którym ten nasz gospodarz ma nas odebrać. No i aby osobom niewidomym z tym pomóc, Ilka postanowił, że w najbliższej wersji Blind Square'a już niedługo pojawi się opcja śledzenia się nawzajem, że będzie można swoją lokalizację udostępnić z Blind Square'a bezpośrednio jakimś linkiem czy inną metodą osobie trzeciej, która będzie miała nas gdzieś tam odebrać, znaleźć i tak dalej. Nie mamy szczegółów, jak to będzie działać, no ale wiemy, że Blind Square będzie w takim kierunku szedł. No i pozostajemy w temacie wojny w Ukrainie, bo tutaj Paweł jak zwykle przygotował jakąś porcję wiadomości z tym związanych. Dziś w zasadzie tylko jedna wiadomość i tutaj myślę, że Michale, ty się też pewnie jakoś dołączysz z wrażeniami, chociaż tak naprawdę głębsza analiza tego, co się wydarzyło w zeszłą sobotę... Będzie w piątek. Będzie w piątek. Natomiast warto wspomnieć, przede wszystkim zachęcić do tego, żeby ten koncert, żeby sobie posłuchać właśnie naszej audycji, naszej analizy, ale też żeby sobie posłuchać koncertu, bo okazuje się, że przynajmniej ta wersja oryginalna w języku angielskim jest dostępna do odsłuchu w dowolnej chwili. Wystarczy udać się na stronę mushroomfm.com/blindwithu, blind with i literka U. I tam będzie można wysłuchać całości koncertu około 11 godzin. Tak naprawdę, no, muzyki. Muzyki najróżniejszych gatunków, najróżniejszych krajów osób. Niestety nie było występu z Polski, szkoda. Natomiast my w radiu DHT tłumaczyliśmy koncert na język polski tyle, ile mogliśmy. Do godziny pierwszej. Tak. I no, myślę, że opinia nasza będzie taka, że świetnie się bawiliśmy przede wszystkim, tłumacząc to wydarzenie. Było to ciekawe wyzwanie dla osób je tłumaczących. Było też to ciekawe doznanie artystyczne. Na Twitterze można było zapoznać się z różnymi opiniami na temat wykonywanych utworów. W większości pozytywnymi. No i co najważniejsze, zebrano. 85 tysięcy dolarów. Ale też, Pawle, to tak nie do końca, że polskich akcentów w ogóle na tym koncercie nie było, bo jedna osoba, która udzielała takiego mini wywiadu Jonathanowi Mosenowi, to była osoba z Polski, prawda? To prawda. To prawda. Pani Mariola Ochotnikowa z ramienia Fundacji Ari Ari. Bardzo często i w wielu momentach można było usłyszeć jej wypowiedzi a propos tego, co Fundacja Ari Ari robi, aby pomóc osobom z Ukrainy, które czy na miejscu, czy tu w Polsce szukające schronienia, jaka jest ich sytuacja. Wywiady są oczywiście, czy powiedzmy te wypowiedzi są w języku angielskim. Natomiast jak będziecie słuchać koncertów, warto zwrócić na nie uwagę. Zebrano, tak jak wspomniałem, 85 tysięcy dolarów, ale fundusz akceptuje dalej, więc jeżeli będziecie słuchali koncertu właśnie w tej formule on demand na stronie Mushroom FM, to no właśnie, polecamy się w wpłacie. Wpłata na fundusz
Blind With You, jest możliwa. Przetestowałem ten wariant w ogóle i co ciekawe, wersję dla osób spoza Stanów Zjednoczonych obsługuje organizacja Canada Help i tam jest taki problem, że nasze wpłaty będą nam przeliczane na kanadyjskie dolary, więc jest to znowu troszkę inny kurs wymiany niż w przypadku dolara amerykańskiego. Ale one się tam nieznacznie różnią. Ja wpłaciłem $20, to mi z karty zeszło jakieś 71 zł, jak dobrze pamiętam. Tak, ale to jest tam troszkę mniej. Troszkę mniej wyjdzie tych dolarów kanadyjskich niż amerykańskich. Tak, to się zgadza. Chyba $120 kanadyjskich to jest gdzieś niecałe 198 coś amerykańskich. Tak. Natomiast, no właśnie, będzie też płyta. Są już dyskusje, było to bardzo popularne wśród osób, które wysłuchały koncertu. Było mnóstwo pytań, czy powstanie jakaś płyta z utworami, z wykonaniami z tego koncertu. I Jonathan Mosen ogłosił na Twitterze, że będzie dyskusja na ten temat z niektórymi przynajmniej z wykonawców. No i będzie informacja podana później, co w kwestii płyty. A z pewnością będzie z czego wybierać. Tak, to na pewno, bo wykonań było mnóstwo. Sami możecie się zresztą przekonać. No i polecamy się do piątku, kiedy to szerzej omówimy nasze wrażenia z tego właśnie wydarzenia. I też myślę, dodajmy, będzie raczej w komentarzach pod audycją, bo w naszych notatkach go zamieściłem, link też bezpośredni do formularza na stronie właśnie bodajże Canada Helps, przez który można przekazać dotacje. To wszystko przechodzi przez World Blind Union, no czyli dużą, zaufaną organizację, Światowy Związek Niewidomych, bo też się takie komentarze pojawiały, że jakby skąd my wiemy, czy to trafi tam, gdzie ma trafić i skąd my wiemy, kto to jest. Tylko jedna rzecz ważna, żeby tam wybrać w tym formularzu, kiedy dokonujemy płatności, ten konkretny cel, bo tam tych celów jest ileś i jednym z nich jest właśnie pomoc osobom niewidomym w Ukrainie. I teraz, kiedy my to zrobimy, tam podajemy oczywiście swoje dane osobowe, o które nas ten formularz prosi i później dostajemy takie potwierdzenie, to jest potwierdzenie w formie pliku PDF, który też, szczerze mówiąc, nie wiem, jakby to wyglądało w przypadku Polski, czy to można sobie jakoś gdzieś tam w podatkach odliczyć, gdyby ktoś na przykład chciał wpłacić jakąś większą kwotę i chciał się z tym pobawić, natomiast no na pewno dostajemy takie oficjalne potwierdzenie, to nie jest tak tylko, że przelewamy gdzieś tam coś przez PayPal, nie, to jest też oficjalna informacja zwrotna na naszego maila. Tak, przez to, że właśnie WBU jest oficjalnie tam zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego, to jeżeli ktoś to robi właśnie z Kanady, to dostaje ulgi podatkowe, a przez to, że organizacja jest kanadyjska, to my takie informacje dostajemy. Co jest w ogóle ciekawe, że są dwa formularze dla dotacji. Jeden formularz dla Stanów Zjednoczonych, drugi formularz dla całej reszty świata. I to ciekawe, w formularzu dla Stanów Zjednoczonych, bo ja sobie na niego z ciekawości kliknąłem, jesteśmy sobie w stanie wybrać Polskę i tam nam się uaktualnia pięknie lista state/province, czyli stan lub region, na listę polskich województw. Więc w sumie się zastanawiam, po co i dlaczego są dwa osobne formularze tak naprawdę. Ja jeszcze nie powiedziałem, że na stronie kontakt.tyflopodcast.net można się dowiedzieć, jak się można do nas dodzwonić. Można oczywiście również, czekamy również na wasze komentarze na Facebooku. I mamy jeszcze komentarz spod poprzedniej audycji, komentarz Dawida, który pisze tak. Odniosę się do tematu sprzed kilku odcinków, ale dopiero teraz ponadrabiałem. Chodzi o druk 3D. Kilka uzupełnień i sprostowań. Po pierwsze, miałem do czynienia z CNC z czasów projektu Infinity. Nie nazwałbym tego doświadczeniem, ale przy tym, co widziałem, wychodzi, że powstają podobne trudności, co przy druku 3D. Tak naprawdę zasada działania jest podobna, tylko tu tworzymy, tam tniemy. Natomiast format danych, w tym G-Code, jest dokładnie ten sam. Używa się podobnego oprogramowania, sama obsługa jest nieco inna, inne są trudności, ale to naprawdę porównywalne na takim podstawowym poziomie. CNC może być nawet nieco łatwiejsze,
bo nie ma problemów z czyszczeniem ekstrudera, a tak to podsumuję, tu się poparzymy, tam pocniemy, kto co woli. Po drugie, odnośnie firm, które realizują wydruk gotowych modeli, zaryzykuję twierdzenie, że to nawet trudniejsze od stworzenia własnych. Pamiętać trzeba, że wydruk modelu to nie jest wciśnięcie Ctrl-P. Trzeba dobrać poziom i sposób wypełnienia, zaprojektować odpory. Tak naprawdę dużo łatwiej jest, gdy wiemy, mamy wyobraźnię, co drukujemy. Wykonywałem druki z Thingiverse, to nie wiem jak to się czyta, Thingiverse, bazę otwartych projektów 3D i powiem, że taki wydruk zwykle dawał mi się dopiero, udawał mi się za drugim, czasem trzecim razem, bo nie wiedząc jak to coś wygląda, zwykle źle dobierałem ustawienia slicera i dopiero widząc nieudany wydruk miałem wizję co trzeba zrobić i jak to poprawić. W filmie raczej polityka próbowania do skutku odpada. Za to projektowanie modeli własnych wygląda dużo prościej niż to tutaj nakreślono. Wiadomo, trudno będzie osobie niewidomej zaprojektować samolot, ale rzadko kiedy dostaje się zlecenie na samolot. To bardzo często jest element montażowy, obudowa lub inne stosunkowo proste do wyobrażenia sobie kształty. Oczywiście nadal wymagany jest aparat programistyczny i matematyczny, wyobraźnia przestrzenna, ale to może być znacznie prostsze od wydruku gotowców. Po trzecie, taka refleksja poboczna. Kiedyś różne szkoły dla niewidomych uczyły popularnych wtedy zawodów, koszykarstwa, podstawowej mechaniki. Szkoda, że nie nadążają za duchem czasu. Myślę sobie, że fajnie byłoby przyuczyć w technikach ośrodków do właśnie pracy z frezarką CNC, drukarką 3D. Tokarką w pracy nie ma szans, by ktoś tego nauczył, a naprawdę pracować się z tym da. Nie jest to proste, ale jak najbardziej możliwe, a jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. A, jeszcze dodam, że sama dostępność drukarek 3D czy frezarek CNC rzadko jest problemem. Zdecydowana większość problemu modeli używanych komercyjnie sterowana jest przez internet, czy to za pomocą rozwiązań w rodzaju Octoprinta, czy wbudowanego systemu. No i tyle, jeżeli chodzi o komentarz. Długi, ale myślę, że dość ciekawy. A teraz o standardzie EBRF. Co to za standard? O tym wie tak. Więcej Mikołaj. EBRF. Standard, o którym już gdzieś tam wspominaliśmy. Teraz ukazał się jego pierwszy draft, jego pierwsza taka wersja robocza. To nie jest jeszcze wersja oficjalna. Na to przyjdzie czas. Jest to standard do plików brajlowskich, dokumentów brajlowskich, tworzony przez amerykańską organizację APH we współpracy z wieloma różnymi międzynarodowymi organizacjami, głównie bibliotekami dla niewidomych i wszelkiego rodzaju instytucjami zajmującymi się brajlem i tekstami w tymże alfabecie pisanymi. No i co ten standard pozwala? Jest to standard, jak już wspomniałem, zapisu dokumentów brajlowskich, udoskonalenie formatu BRF, dodający nam parę przydatnych funkcji. Po pierwsze dodaje on nam linki, czyli jeżeli wyświetlamy tekst na monitorze brajlowskim, a nie drukujemy go na fizycznym papierze, to będziemy mogli sobie przeskakiwać czy to do przypisów, czy to do jakichś konkretnych sekcji, które są gdzieś tam wspomniane, czy to ze spisu treści na przykład do konkretnej sekcji, tak jak to mamy w tym momencie w książkach elektronicznych, w plikach na przykład EPUB. Tak teraz będziemy to mogli robić w formacie brajlowskim, no na co nam obecnie zwykły BRF nie pozwala. EBRF będzie nam również pozwalał na takie semantyczne ogarnięcie struktury dokumentu, czyli na przykład nawigację po nagłówkach, wyświetlenie sobie właśnie spisu treści, przejście do konkretnej sekcji. No znowu coś, czego BRF nie umożliwia. Będzie umożliwiał zapisywanie w niezależnej od urządzenia lub papieru, na którym będziemy te nasze dokumenty drukować w formie tabel. O co chodzi? W przypadku dokumentu zwykłego BRF mamy określoną jakąś długość linii i
no, program, taki dokument tworzący, konwertujący na taki dokument, dostosowuje nam tę tabelę do długości linii. Czyli jeżeli powiedzmy ustalimy sobie, że linia ma 40 znaków i mamy tabelkę, w której mamy dwie kolumny, jedna kolumna to jest, nie wiem, słowo po polsku, druga kolumna to jest słowo po niemiecku, no to program może stwierdzić, że dobra, przez to, że mamy 40 znaków w linii, to się da wyświetlić w tabelce. A jeżeli ustawimy sobie powiedzmy na, nie wiem, 20 albo na 30, to nam się na przykład zrobi pierwsze, coś tam, myślnik, coś tam. I z takiej typowej tabelki program nam to zamieni na tekst, na listę. No, problem pojawia się w tym, jeżeli chcemy mieć dokument, który może być wyświetlany na różnych monitorach brajlowskich o różnych wielkościach, bo się nagle okaże, że mamy jakąś tabelkę, ta tabelka jest przystosowana do 40-znakowego monitora brajlowskiego. Nasz monitor ma znaków 14 i nie za bardzo nam się to poprawnie wyświetli, bo nasz monitor ma znaków 14, a nie 40. Widzimy kawałek wiersza tabeli zamiast całego. Już wtedy nie mamy kompletnie tej przestrzenności i tego, co jest pod czym. No więc w tym formacie będzie po prostu zakodowana w pliku informacja, że tu i tu jest tabela, ta tabela ma tyle wierszy, tyle kolumn. No i w tym momencie po prostu nasz czytnik wyświetli to w taki sposób, w jaki naszemu urządzeniu będzie najwygodniej. Jeżeli nasz monitor brajlowski lub drukarka stwierdzi, że to się zmieści, no to wyświetli to jako tabelę, jeżeli nie, to wyświetli jako listę, użytkownik sobie będzie mógł to przełączyć. Taka możliwość się pojawi. Będzie to oczywiście standard otwarty, będzie to oczywiście standard, no, który w założeniu ma być przyjęty przez wiele organizacji na całym świecie i zastąpić BRF-a. Będzie on również umożliwiał, czego BRF nie umożliwia, zagnieżdżanie grafik brajlowskich. No i tutaj też jednym z celów jest to, żeby takie dokumenty mogły być wyświetlane na tym wieloliniowym monitorze brajlowskim, nad którym APH w tym momencie pracuje. No i oczywiście też na innych urządzeniach tego typu. No, jak i oczywiście drukowanie takich dokumentów też będzie wchodziło w grę. No wiadomo, wtedy już bez linków, bo no, papier to jednak papier. No, jak już wspomniałem, na razie jest to pierwsza wersja robocza. Kiedy ukaże się już finalna i gotowa wersja tego standardu, tego nie wiemy, ale wiemy, że coś się w tej kwestii dzieje i że takie właśnie rozwiązanie jest w tym momencie tworzone i no, zmierza ta droga ku jakiemuś sukcesowi. A tymczasem słuchacza mamy na antenie, jest z nami Arek. Witamy cię, Arku. Tylko jeszcze musisz sobie włączyć mikrofon, tudzież zaakceptować fakt nagrywania. O, ale teoretycznie jesteś, ale cię nie słychać. No, nie słychać. To może w takim razie, zanim Arek się tutaj połączy, to może zdradzisz trik mały na YouTube, który odkryłeś. Tak, odkryłem dzięki Redditowi swoją drogą, bo przeglądałem Reddita i tam to znalazłem. Mowa o tak zwanych shortach. To jest coś, co pojawiło się na YouTubie stosunkowo niedawno, bo teraz to wszędzie, w zasadzie w każdym serwisie społecznościowym możemy sobie oglądać krótkie filmiki. Te tak zwane shorty. Jest ostatnio na to dość duża moda. Bardzo, czy jestem? Jesteś, Arku. O, okay. Już teraz jasne. Się słychać. Ja tylko dokończę. Ja tylko dokończę i już oddam ci głos. Natomiast co z tymi shortami? Otóż no, jest moda na to, żeby takie krótkie filmiki były. One się tam pojawiają. Możemy je sobie oglądać. Natomiast na YouTubie zauważyłem, szczególnie na stronie internetowej YouTube'a, kiedy je sobie oglądamy, że z nimi jest zasadniczo jeden problem. To znaczy, kiedy je odtwarzamy, to po pierwsze one są w pętli, więc cały czas nam ten dźwięk emitują i może to kolidować z naszym czytnikiem ekranu. To jest rzecz jedna, ale rzecz druga jest taka, że one niestety automatycznie przesuwają się, to znaczy przełączają się na kolejne filmiki,
kiedy ruszamy strzałkami kursora. Kiedy dojdziemy do takiego pewnego momentu na stronie YouTube'a, to po prostu nam się to przewija i przełącza się na następny, następny, następny. To w sumie jest fajne, no bo my sobie możemy tak oglądać te filmiki, w zasadzie w nieskończoność sobie tak scrollować, ale może ktoś sobie tego nie życzy i ktoś chciałby mieć zachowane to standardowe jakby zachowanie YouTube'a, odtwarzacza YouTube'owego, czyli otworzy, no i później albo nam przejdzie do następnego sam, do następnego filmiku, albo po prostu zostawi to w spokoju, w zależności od tego, czy mamy to auto odtwarzanie następnego filmu włączone, czy wyłączone. No więc jak to zrobić? W bardzo prosty sposób. Okazuje się, że shorty to też mają te swoje identyfikatory i to są po prostu zwykłe filmy na YouTubie, tylko one przed tym swoim identyfikatorem mają przedrostek short. I wystarczy ten short zmienić na watch, czyli watch przez ch, i pozostawić po slashu identyfikator tego filmiku, który będziemy chcieli oglądać, i już wyświetlimy go jako standardowy film YouTube'a. Tylko po prostu odpowiednio krótki, tam kilkadziesiąt sekund, szczerze mówiąc nie pamiętam ile ma ten, jaki tam jest limit na te shorty, ale to nie jest jakoś długo, więc to dla tych, którzy lubią raczej krótkie treści. Tyflo podcastów tam raczej w shortach nigdy nie zobaczycie, ani nie usłyszycie. No ale to taki trik, który myślę, że niektórym się może przydać i też mogą docenić go osoby niewidome. Arku, a teraz już oddaję ci głos. Z czym do nas przybywasz? No to tak, dzień dobry. Dziś przychodzę z ogłoszeniem. Kiedyś, dawno temu wspominałem wam, że będę miał potrzebę puszczenia aplikacji do App Store'a. Już mogę powiedzieć, o co chodzi, bo aplikacja już w App Store jest. I ta aplikacja jest wynikiem kolaboracji mojej z moim dobrym znajomym z Chin. Aplikacja się nazywa Luomo Toolbox i aplikacja służy do... głównie do rozpoznawania OCR, a dlatego, że kiedyś ten człowiek, z którym to robiłem, napisał taką podobną aplikację na komputer, ona potrafiła tłumaczyć i OCR-ować i ta aplikacja się narodziła jako, powiedzmy, następca. No ale o co tutaj chodzi, bo aplikacji OCR jest bardzo dużo, więc co jest z tą aplikacją, co jest w niej innego? Ano to, że jest w niej kilka funkcji. Przepraszam bardzo, tutaj mam kłopot jeden mały i już zaraz go nie będę miał. O, jest w niej kilka interesujących funkcji, takich jak na przykład możliwość taka, że program nam mówi, czy musimy przesunąć kamerę w lewo, czy w prawo i tak dalej. Mamy możliwość rozpoznawania, ustawienia OCR-a w taki sposób, aby skupiał się tylko i wyłącznie na rozpoznawaniu liczb. To jest przydatne chociażby w sytuacjach, kiedy mamy jakieś urządzenie, które ma taki mały ekranik i na nim są liczby, albo nie wiem, mamy mikrofalówkę i chcemy sobie rozpoznać przyciski od lewej do prawej, na przykład z temperaturami. Ale to nie tylko to ta aplikacja ma. Ma też chociażby możliwość rozpoznawania jasności dla osób słabowidzących. Ma na przykład, jeżeli chodzi o te funkcje takie typowo OCR-owate, to ma też funkcję skanowania kodów QR, ale ma też funkcję tak zwanego albumu ze zdjęciami, czyli możemy już sobie z poziomu aplikacji przeglądać naszą galerię i rozpoznawać tam te zdjęcia. Ale to nadal nie wszystko, bo aplikacja ma też inne, pomniejsze moduły i do tych modułów należą chociażby notatki w chmurze, które możemy sobie synchronizować pomiędzy naszymi telefonami z aplikacją lub też pomiędzy telefonem a komputerem, ale tylko jeżeli mamy zainstalowany program ZDSR, bo nasza aplikacja synchronizuje się właśnie ze schowkiem ZDSR-owym, chmurowym, który pokazywałem w mojej audycji o ZDSR-ze. Jest możliwość transkrypcji mowy na tekst, która jest o tyle ciekawa, że program mówi nam, w której dokładnie sekundzie co było powiedziane i możemy sobie do tego przeskoczyć, możemy sobie to odtworzyć, możemy sobie edytować daną transkrypcję, żeby potem móc na przykład przeszukiwać pliki audio. Jest też generator kodów QR,
tutaj powiedzmy Tomek podsunął bardzo fajną sugestię, żeby można było drukować te kody arkuszami. My to zrobiliśmy, ale wycofaliśmy to, bo okazało się, że te linie, które oddzielają konkretne kody, nachodzą troszkę na ten kod i musieliśmy to wycofać. Jest możliwość dzielenia tekstu na paragrafy przy pomocy wyrażeń regularnych, czyli na przykład możemy sobie podzielić audiobook na, znaczy e-book na rozdziały i potem go przesyntezować, bo jest też możliwość transkrypcji syntetycznej. I tak jest język polski, korzystamy z syntezy tej neuronowej od Google'a. Co jeszcze jest? Szkoda tylko, Arku, że nazwa samej aplikacji, to powiem szczerze, bo ja już ją sobie w międzyczasie pobrałem i mam nadzieję, tak, że to jest ta aplikacja, którą pobrałem. Ona się składa z dwóch chińskich znaków. Tak, to zostało poprawione w nowej wersji i właśnie jeszcze nie skończyłem mówić, bo ja sobie to tak opowiadam. I tak, aplikacja jest jak na razie w języku angielskim, a jeszcze, żeby było śmieszniej, niektóre komunikaty od serwera są nawet jeszcze w języku chińskim, bo nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić. Znaczy zdążyliśmy, ale właśnie zaraz będę mówił o drugiej rzeczy, czyli sobie troszkę ponarzekam na Apple'a. Ale jeszcze chciałem trochę opowiedzieć o modelu, jak ta aplikacja działa. Są niektóre funkcje tej aplikacji, takie jak na przykład transkrybowanie mowy na tekst, czy automatyczne rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, są płatne. I aplikacja ma kilka, powiedzmy, modeli. Mamy taki model, że kupujemy sobie abonament miesięczny za 13,99 i wówczas dostajemy 1000 punktów, które możemy wykorzystać. I te punkty działają, powiedzmy, jak wirtualna waluta tego programu, gdzie na przykład minuta transkrypcji to jest koszt dwóch punktów i tak dalej, i tak dalej. I jest ten abonament, ale my również możemy sobie dokupywać punkty, jeżeli potrzebujemy. Jak potrzebujemy mniej, to kupujemy mniej. Jak potrzebujemy więcej, to kupujemy więcej. Ten system jest jeszcze dość płynny i szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś nie zakochał się w tej aplikacji, to mimo, że jestem deweloperem, szczerze powiem, na razie dla bezpieczeństwa nie kupujcie, bo no nie oferujemy zwrotów, bo nie mamy jak. Jak już ktoś wykorzystał coś, no to jak. Jakby ktoś miał jakieś pytania, no to zapraszam. Aplikacja jest w języku polskim, jest już całkowite zrobione tłumaczenie angielskie, ale teraz druga rzecz, czyli kochane Apple. Zacznijmy od tego, że App Store Connect to jest jakaś... No, brakuje mi takiego ładnego słowa. Powiedzmy, że jest to dramat, o tak to ujmijmy, ale to już chyba Michał mnie ostrzegał, że... Znaczy tak, portal deweloperski Apple to nie jest nic przyjemnego, to się akurat jestem w stanie z tym zgodzić. Tam dostępność, no, leży. Teraz jest jeszcze lepiej. Musieliśmy się OCR-em posługiwać z tym kolegą. Siedzieliśmy nad tym kilka godzin w ogóle. Już teraz się nauczyliśmy, ale puszczanie nowych kombinacji, jak puszczaliśmy dla siebie do test flighta, to Jezus, to dramat był. Ale to nie jest problem. Aplikacja oryginalnie była przygotowywana pod języki chiński i angielski, ale Apple w pełni przyjął tylko chińską wersję, dlatego że, uwaga, uwaga, w angielskiej wersji były problemy ze skalowaniem ikon, dlatego że wiadomo, angielski tekst jest trochę dłuższy i nachodziły na siebie ikony. I próbujemy to naprawić, ale osoby, które tam pracują, nie są zbyt skore do udzielenia nam informacji, jak dokładnie powinniśmy to zrobić. No tak, bo podejście jest takie, że wy jesteście widzący i wy wiecie, co jest nie tak, a nie, no, że wy jesteście niewidomi, wam trzeba powiedzieć, mam wrażenie, czasami. Obydwoje jesteśmy niewidomi niestety z deweloperem i no, jesteśmy troszkę zdesperowani. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie kogoś wynająć albo kogoś poprosić, bo chcemy jednak, żeby ta aplikacja była w normalnych językach, w językach, które będą zrozumiałe dla całego świata. No i chcemy, żeby ludzie mogli jakoś tłumaczyć tą aplikację. I na razie jesteśmy trochę w kropce, szczerze powiem, bo to jest paląca kwestia, tak? Jak
Oczywiście da się z tego programu korzystać, nie ma najmniejszego problemu z tym. Są po prostu niektóre rzeczy, które są jeszcze po chińsku. I to może boleć ludzi. Do aplikacji rejestrujemy się numerem telefonu. Jeszcze taka kwestia, bo już znam jedną osobę, której to przeszkadza. Jak ktoś tak bardzo nam nie ufa, a za to ufa sobie, że nigdy nie zapomni hasła, to może wpisać losowych 9 cyfr. My numeru telefonu używamy tylko i wyłącznie do przypominania hasła. Jakby ktoś miał problem z tym, to losowe 9 cyfr wpisuje i Eldorado. Nie polecam tego robić, ale nie będziemy banować jakichś numerów telefonów dziwnych. Jak ktoś sobie zrobi jakiś identyfikator, to nie będzie do tego problemu. Ale mówisz 9 cyfr, czy to znaczy, że kod kraju nie jest w ogóle włączany, a czy nie jest brany pod uwagę? Bo jeżeli tak, to co będzie, jeżeli będą dwie osoby z różnych krajów o takim samym numerze? Program pobiera kraj użytkownika z systemu. Na jakiej podstawie, Arku? Bo to jest bardzo często problem, że ja region. Mając... Aha, dobrze. Czyli nie języka ze Stanów. Systemu. Okej, czyli mój numer nie przejdzie jakby nie było, bo według Apple'a ja jestem plus jeden. Czyli możesz 10 i 11 cyfr jeszcze podać. Tak, ale rozumiem, że to chodzi, że czasami region systemu nie jest zgodny z rejonem, w którym obecnie się znajdujemy z tych czy innych powodów. No region, szczerze mówiąc, dla mnie kompletnie nieracjonalny jest. Nie da się użytkownikowi wyboru jego. Dokładnie. Kraju. Dokładnie. To jest totalnie bez sensu. Dokładnie, zwłaszcza, że ja sam znam przypadki ludzi, którzy mieszkają w jednym kraju, a są za granicą na wszelkiego rodzaju, na przykład teraz. Zresztą jeżeli chodzi o iPhone'a i sprzęt Apple'a, to jest, to może być dość powszechne, no może nie to, że powszechne zjawisko, ale stosunkowo częste ze względu na to, że chociażby w wersji angielskiej lepiej działa OCR i wszelkiego rodzaju... No ja chociażby ustawiam region na Amerykę, żeby mieć aplikację Apple News, której w Polsce nie ma. Aha, no bo ja mam na przykład język angielski, region Polska i mi telefon się zarejestrował jako plus 48. Ale to jest kwestia dodania w sumie jednego pola. No nie, bo tam, ja zawsze właśnie mam tak, że muszę zmieniać i ustawiać sobie kod kraju, bo ja mam region wybrany na Amerykę, tam, bo to jest, tak jest my wygodniej. My nie zrobiliśmy tego, bo baliśmy się z Unicode'a pobrać listy wszystkich regionów, bo się baliśmy, że App Store nam nie puści tego. Puści. Dużo aplikacji, od chociażby Clubhouse, ale nie tylko ma takie coś, że jest po prostu lista kodów krajów i sobie Telegram mamy też wybrać. Ma. Na Androidzie. Tak. Ja bym powiedział, że większość aplikacji ma taki wybieracz, gdzie można wskazać kod. Wybieracz, tak. Domyślnie jest oczywiście ustawiony ten nasz, który on sobie wykryje, ale można to zmienić. Tak, wybieracz. To tak a propos, dlaczego ludzie mogą mieć telefon w innym regionie. To fakt. Jeżeli mówicie, że puści, to no, my obydwoje nie mamy doświadczenia w robieniu aplikacji mobilnych. W ogóle my zrobiliśmy, nas połączyło uczenie się Fluttera w sumie wspólne, więc też ciekawie ten program zaczął. No ale tak, będą dodawane nowe narzędzia, będą dodawane nowe rzeczy. My chcemy zrobić toolbox, jak to się nazywa toolbox, to ma to być toolbox i naszym celem jest próba wyeliminowania urządzeń dedykowanych, bo to jest złe dla rynku, znaczy dla rynku, nie wiem czy dla rynku, ale dla ludzi, dla zwykłych konsumentów. Znaczy tego się wam raczej osiągnąć nie uda ze względu na to, że jednak urządzenia dedykowane przede wszystkim mają klawiaturę i przede wszystkim mają system tak zrobiony, żeby wpisując chociażby to, co jest najważniejsze, czyli numer telefonu na klawiaturze, to żeby przede wszystkim się dzwoniło do kogoś, tak? A to jest aplikacja trochę mająca takie możliwości wspierające to wszystko. No to właśnie o to chodzi. Mi nie chodzi o telefony typu Blind Shell, ale tylko mi chodzi ogólnie o te urządzenia typu jakieś tam readery i nie readery. Właśnie, a propos takich, że jest też czytnik PDF-ów, zapomniałem powiedzieć. Urządzenia, przepraszam, dotykowane niestety, co by o nich nie mówić, są proste. I jakby dokładnie, dużo osób... zwłaszcza, że też mają klawiaturę. Ja znam naprawdę zwłaszcza starsze osoby, które po prostu nie ogarniają ekranu dotykowego.
I nawet biorąc pod uwagę fakt, że można kupić kawatery Bluetooth, albo można nie kupować iPhone'a, tylko mieć powiedzmy Androida jakiegoś taniego, no to mimo to ten ekran dotykowy no, może być spora, no, ja spora bariera. I ale na pewno zawsze, szczerze mówiąc, wolę kupić na dofinansowaniu urządzenie dedykowane raz, niż płacić za subskrypcję miesięcznie. Szczególnie, że jeżeli powiedziałeś, że rozpoznawanie w czasie rzeczywistym jest płatne. No ale to... nie pobiera punktów, więc... Aha, myślałem, że pobiera punkty. Nie, wystarczy tylko raz zapłacić. Bo to, wiesz, bo najpierw powiedziałeś, że jest płatne, a potem mówiłeś o punktach, więc... No nie, bo ja to źle powiedziałem. Nie, to wystarczy raz. To punkty wtedy... co kasuje? Transkrypcja nagrań, rozpoznawanie kapczy, rozpoznawanie na przykład ekranu w czasie rzeczywistym, ale to na Androidzie, dlatego że to wymaga bardzo skomplikowanych obliczeń. Niestety po stronie serwera, bo na Androidzie ta aplikacja ma... Na Androidzie ta aplikacja działa niestety dużo gorzej. Tutaj Paulina z Tomkiem mi zgłaszali problem, który mnie martwi, bo na niektórych telefonach... Tak, aparat na razie nie chce działać. Nie wykrywa aparatu. Na niektórych przynajmniej telefonach. I badam ten problem. No i jest też taki problem, że aplikacja ma problem z trafieniem do Google Play'a, bo jeden z deweloperów jest Chińczykiem. I to jest problem. No ale to jest w ogóle opowieść na inną historię, bo to jest bardziej skomplikowana rzecz. Ale nie zapominamy oczywiście o Androidzie. Dowodem na to jest chociażby to, że pracujemy nad integracją z notatkami chmurowymi komentarzy, że jeżeli ktoś ma Androida i iPhone'a, to jeszcze łatwiej może sobie je synchronizować, bo nasza aplikacja byłaby łącznikiem. Więc... To mi się jedna funkcja podoba w tym Turboxie na razie, tylko trzeba ją trochę dopracować, ale to już Arkowi zgłaszałem. Można sobie ocerować, znaczy to teoretycznie nie jest żadna nowość, obrazy z galerii. I to umieją w zasadzie wszystkie programy, bo do wszystkich programów można taki obraz chociażby wysłać. W przypadku Androida to Commanderem. Natomiast jeżeli program będzie umiał wejść sobie do galerii i ja stukam palcem, załóżmy, wybieram sobie obraz, pyk i on mówi, na tym obrazie jest powiedzmy to, następny obraz. Dwa razy, na tym obrazie jest to. I mogę sobie przejrzeć obrazy powiedzmy z galerii i telefon mi będzie mówił, co na tych obrazkach jest. W związku z powyższym mogę, jeżeli mam w telefonie 200 jakichś zdjęć skądś, nie bardzo wiem, co to jest, nie bardzo wiem, czy to Kosowa, czy to są jakieś zdjęcia, które próbowałem robić powiedzmy sobie kiedyś, czy to są zdjęcia, które gdzieś mi się zaplątały z jakiegoś programu, albo gdzieś przypadkowo coś pobrałem, albo nie wiem co jeszcze, no to mogę sobie to przejrzeć jakoś przynajmniej i to sobie sprawdzić. Kilkanaście minut przed tym przeglądem finalizowałem pracę nad tą funkcją, takie wstępne. Także no fajnie, że mamy jakby wśród słuchaczy kogoś, kto tworzy tego typu aplikacje, bo pewnie będzie można, załóżmy, zgłosić jakiś pomysł na funkcję i być może to zostanie wdrożone. Ja zapytam Arku, no bo zakładając, że ma to trafić do takich użytkowników, którzy chcieliby prostej aplikacji używać, to czy wiesz mniej więcej, czy już macie jakąś wizję tego albo jakiś sygnał od Apple, kiedy no będzie można to zlokalizować w całości na język polski? Na razie wysłaliśmy im kolejną próbkę, która z tego, co nam pobieżnie mówił mój brat, nie nachodzi już na siebie. Więc jeżeli nam przyjmą tę aktualizację, no to nie wiem, jutro, bo pojutrze może. No to fajnie będzie. To zależy od nich. No my, jak rozumiem, płacenie za rzeczy już jest możliwe przez Apple, tak? Przez Apple, tak. Na Androidzie niestety jeszcze nie, ale jak ktoś chce, to mogę ręcznie dodać punkty do bazy i to nie będzie... problem. No też oczywiście nie napisałem tego w samej aplikacji, ale też no zastrzegam, że my nie jesteśmy Googlem i nie trzymajcie tam haseł w tych notatkach, okej? Okay? Bo jednak szyfrujemy niby jak możemy, ale no wiecie jak to jest. A notatki wspierają Markdown? A powinny? Mogłyby, bo to jest praktyczne na przykład do list zakupów. Zwłaszcza nie wiem, czy planujecie robić jakieś dzielenie notatek też z innymi użytkownikami, nie tylko z innymi urządzeniami, ale
jakieś linkowanie rzeczy, mapa myśli w formie nagłówków, jakichś struktur głębszych. Markdown jest fajną opcją na dzisiejsze czasy. To by miało sens, szczególnie, że parsowanie Markdowna to nie jest jakaś nie wiadomo jak trudna rzecz. No, dzielenie notatek to będzie funkcja samego ZDSR-a, czyli siłą rzeczy do nas też trafi. Mm-hmm. Okay. Bo my współdzielimy z nimi API, więc to będzie. Swoją drogą, a propos przeglądania galerii zdjęć, to tak sobie przypomniałem o tym, że Sync AI od Microsoftu ma taką funkcję, że można sobie każde zdjęcie wczytać i sobie obejrzeć. Tylko właśnie zacząłem przeglądać sobie kilka ostatnio zrobionych zdjęć i sztuczna inteligencja od Microsoftu uznała mnie, nie wiem czy to powód do dumy czy nie, za Axela Ranisza, za jakiegoś niemieckiego aktora. Interesujące, no właśnie. Ale to działa tak jakbym, że tak powiem, chciał, czyli po prostu klikasz zdjęcie, jedno mówi, następne mówi. Klikasz, rozpoznaje i później musisz się z tego wycofać gestem, natomiast to już rozpoznany ten opis, kiedy jesteś na liście, to ci zostaje. Aha, okej. Okay. A my odkryliśmy, to nie jest jakieś odkrycie Ameryki, dla nas to było nowe, że do zdjęć można dodawać tagi tekstowe do samych plików. Dlatego może kiedyś wdrożymy możliwość faktycznie tagowania zdjęć, tak jak na Macu jest ten markup i potem przeszukiwania ich. No na razie, mówię, dla nas tworzenie aplikacji mobilnych to jest nowość. Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, którą można by zrobić. Opcja jakby rozpoznaj mi wszystkie nowe zdjęcia, tak żeby nie trzeba było na każdym zdjęciu klikać, tylko po prostu kliknąć to raz, poczekać sobie te tam dwie minuty, aż on to zrobi i mieć w tym momencie wszystkie zdjęcia w bazie już rozpoznane. Zapytaj Siri. Dokładnie. Latest photos. Zapytaj Siri. Latest photos. Natomiast ja jeszcze bym miała pytanie, czy to API, po którym wy się łączycie ze schowkiem ZDSR, jest publiczne i czy można pod to też napisać jakąś wtyczkę do NVDA? Nie jest czy publiczne. Z innego skryptu do JOS-a? Okej. Okay. I drugie pytanie, jak to się ma do tej integracji z API z komentarzy screen reader? Bo to nie wiem, czy to się nie rozjedzie. W sensie, czy to nie będzie czasami tak, że jeżeli ktoś jest użytkownikiem i komentarzy i tego, i ZDSR-a, to czy jak on sobie zrobi losową notatkę w komentarzy, to ona mu się zacznie pojawiać w trzech miejscach nagle. No i właśnie o to chodzi, że my zrobimy przystawki. Będzie przystawka na komputer, która będzie pozwalała z dowolnego miejsca, z dowolnej aplikacji przeglądać te notatki. Ta przystawka będzie na Windowsa, na Maca i na Linuxa, bo też jest we Flutterze, będzie. Ona będzie potrzebna do innej funkcji, którą chcemy zrobić, ale o tym na razie cisza. Póki się nie zrobi, to się nie zrobi. Będzie też wtyczka do komentarzy i to będzie wszystko synchronizowane tak, żeby nie było dubli. Bo u nas programistycznie to jest zrobione tak, że to nie jest tak, że to jest komentarze API, ZDSR API, tylko dla programu to są źródła danych. A co to jest, to samego silnika to już nie obchodzi. Silnik ma za zadanie tylko synchronizować i sprawiać, żeby nie było dubli. To nie wiem, no bo jeżeli na przykład zrobisz sobie notatkę w tym, to ona ma ci się pojawić też w ZDSR-ze. W ZDSR-ze, tak. Jak sobie zrobisz notatkę w ZDSR-ze, to ona ma ci się pojawić też tam, więc te duble są. Ale aplikacja pokazuje tylko jeden. Triple. Aplikacja pokazuje tylko jedną wersję. Aha, a o to ta wersja jest synchronizowana, jest okay. Timestamp i ten timestamp determinuje, co pokazuje aplikacja. I notatki też można bezpośrednio sobie transkrybować, znaczy syntetyzować bezpośrednio z tego interfejsu notatek, jakby ktoś potrzebował. Limit w notatce to 100 tysięcy znaków, 100 tysięcy bajtów, no czyli dla Chińczyków 50 tysięcy znaków, dla nas 100 tysięcy. Tak w dużym uproszczeniu. Także całkiem dużo można tym zrobić. Jak ktoś chce dłuższe teksty sobie trzymać, to może. No jest chociażby w czytniku PDF-ów można sobie dzielić ten tekst, że tekst się pojawia jako osobne elementy na ekranie, możemy sobie kopiować poszczególne paragrafy.
na Androidzie, na iOSie też to powinno działać, ale nie wiem, czy będzie. Na Androidzie mamy taki tryb w czytniku PDF, że sobie przesuwamy strony jak w książce i widzimy tylko jedną stronę pod kursorem. Program może albo sam czytać, albo możemy sobie screen readerem czytać. PDF też można ocerować bezpośrednio z programu i aplikacja też działa na Macu, no bo wiadomo, dobrodziejstwo M1 była, zrobiłem dla testu wersję taką typową na Maca, ale stwierdziłem, że nie chce mi się usuwać z niej opcji pokroju sygnał haptyczny i tak dalej, dlatego po prostu jak ludzie chcą na Macu, to niech uruchamiają katalistę. Także nie wiem, czy to dobre podejście, czy złe. W każdym razie tak jest. To jeszcze pytanie co do tego limitu. Jeżeli się przekroczy go, załóżmy, nie wiem, mam sobie notatkę, która ma, czytam jakby coś innego, bo jakby ten limit... Rozdzieli się na dwie. Aha, okej. Okay. W sensie jakby to się rozdzieli na dwa pliki wynikowe, tak? Tak. Nie można tego limitu przedłużyć, bo to nie chodzi o to, że chcemy ludzi sztucznie ograniczać, tylko boimy się, że ktoś będzie nam flutował serwer, bo ludzie są różni. No okej, to w takim razie, Arku, dzięki za informację, powodzenia w rozwijaniu tego narzędzia, no i czekamy na polską, a przynajmniej w pełni angielską wersję. Jestem, powiem wam, podekscytowany, bo nieraz próbowałem pisać programy, ale to jest pierwsze coś, co z kimś, co prawda, ale udało nam się doprowadzić do końca. No, powiedzmy, do końca to jeszcze trochę przed nami, ale... Nie, że do końca. Ale jest jakiś trochę... efekt. Jest bardziej efekt, który to ludzie mogą oglądać. No tak. W ten sposób, o to mi chodziło. I taka, w sumie też źle to trochę zrobiliśmy, trochę nieintuicyjnie, jakby ktoś chciał to rozpoznawanie ustawić OCR-a, żeby on typowo na liczby był nastawiony, to trzeba zrobić dwuklik z przytrzymaniem na przełączniku od automatycznego rozpoznawania. Nie mam pojęcia, jak to gdzie to lepiej schować. Znaczy, czynności właśnie, na pokrętle? Gorzej schować. A co z Androidem? Nie, czynności na pokrętle mówię. Żeby przesunąć, jakby zrobić akcję. Tak, no na iPhone'ie, a na Androidzie? Właśnie, ja o to pytam, że co. Aha, na Androidzie? No, są działania teoretycznie, nie. Tak, no, bo trudno dać po prostu jakiś kolejny przełącznik. No bo nie wiem. Bo niestety, no ja nie wiem, czy ten interfejs jest taki fajny dla ludzi, w sensie dla osób niewidomych. To Tomek widział, on się najlepiej na tym zna. Może tak obiektywniej powie nam, nie wiem, czy nam powie, czy nie. Ale mi się ten interfejs, szczerze powiedziawszy, troszkę nie podoba, jakby jak próbuję patrzeć z perspektywy użytkownika i pytanie, jakbym go mógł poprawić. Wiesz co, a co powiesz na taki przycisk do gestów, jak jest do talkerze? I na przykład w górę to byłoby, nie wiem, tam w rzeczywistym, w prawo to liczby, w lewo to coś tam. Słuchajcie, ja myślę, że tego typu dyskusje to jest gdzieś tam bardzo oczywiście ciekawe, ale no może jest kwestia, może ktoś w komentarzu jeszcze coś napisze. Ja myślę, że zrobimy kiedyś audycję, kiedy już ta aplikacja troszkę jeszcze dojrzeje i będzie ona nadawała tak dla polskiego użytkownika, bo na razie moim zdaniem no to średnio na razie z nią. Testujcie, piszcie do mnie, jak ktoś nie będzie próbował jakoś nie wiadomo jak wykorzystać to, nawet jestem w stanie za darmo troszkę tych punktów przyznać, żebyście mogli sobie potestować. Więc piszcie albo w komentarzach, albo do mnie na maila luna69@gmail.com. Mam nadzieję, że Michał zostawi linka. Na razie, oczywiście. Jeżeli nie jesteście przekonani, to na razie nie kupujcie jeszcze. To jest taka uczciwa po prostu ode mnie rada, bo czasami się serwer jeszcze sypnie i tak dalej. No mówię, to jest nasz pierwszy projekt mobilny. To też inaczej trzeba do tego podchodzić. Więc tak się sprawa przedstawia. Więc mam nadzieję, że będziecie mi coś zgłaszać. Ja jestem chętny. W każdym razie, Arku, powodzenia. Cieszę się, że mogę coś takiego zrobić. Dzięki i trzymajcie się. To w takim razie z systemów mobilnych przejdźmy sobie troszeczkę do tych systemów bardziej, by także stacjonarnych, bo Windows 11 doczekał się kolejnych poprawek dostępności. Mikołaj tutaj newsa takiego znalazł. Tak. A właśnie tutaj
Tak, Windows 11 doczekał się jak najbardziej poprawek dostępności i one dotyczą na razie buildu Insider Dev, czyli wersji, której jeszcze zwykli użytkownicy nie mają. To jest wersja dla testerów i to dla takich no dość mocnych testerów, bo to jest jeden z tych takich najmniej stabilnych kanałów, w których te nowości pojawiają się najwcześniej. Ale no, to, co pojawia się w dewie prędycz, później najczęściej trafia do wersji stabilnej, więc wiemy po tym, czego możemy się spodziewać w, no, myślę, na przestrzeni, myślę, najbliższych kilku miesięcy. A więc tak, poprawiono błąd, w którym narrator nie mówił w niektórych przypadkach po otwarciu panelu emoji. Tego zwykłego w Windowsie. Niektóre sekcje w ustawieniach, które do tej pory nie były, nie dało się ich rozwinąć za pomocą klawiatury, za pomocą strzałek konkretnie w lewo i w prawo, teraz będzie się już dało rozwinąć. Do elementów nieklikalnych w ustawieniach kontrastu, które były widoczne pod tabem, bez sensu, bo i tak nie dało się w nie kliknąć. Już teraz za pomocą klawiatury nie będzie można dochodzić, one nam po prostu spod tego taba znikną, no bo tak chcemy tego, czy nie działa nawigacja klawiaturą w Windowsie, że elementów nieklikalnych raczej tam nie uświadczymy. Poprawiono błąd, który potrafił czasami wysypać tam eksplorator Windows, jeżeli używamy skrótu Alt plus Tab. No a że osoby niewidome go często używają, no to myślę, że dla nas jest to zdecydowanie pozytywna informacja. Poprawiono błąd, który powodował bardzo przekomiczne efekty, jeżeli używaliśmy tych nowych głosów naturalnych, które są dostępne w narratorze. One są dostępne w języku angielskim, o nich mówiliśmy kilka audycji temu. No i tam były błędy. Jeżeli za szybko nacisnęliśmy klawisze, to one zaczynały wydawać siebie przedziwne dźwięki, piekielne charkoty i inne podobne tego typu odgłosy. Absolutnie nie brzmiało to jak zrozumiały syntezator mowy. No, teraz błąd został już poprawiony. W ustawieniach fokusa, gdy wybieramy, ustawieniach trybu skupienia bodajże, gdy wybieramy, ile ten tryb ma trwać, narrator będzie nam teraz poprawnie odczytywał słowo minuty, wybierając odpowiednią opcję, no, żebyśmy wiedzieli, co my tak naprawdę wybieramy. Poprawiono problem, który sprawiał, że narrator niepoprawnie odczytywał nam przyciski w oknach dialogowych. I to tyle, jeżeli chodzi o dostępności w tej konkretnej kompilacji Windowsa. Te wersje wychodzą raz na jakiś czas i to się Microsoftowi chwali, że Microsoft teraz jako chyba jedna z niewielu, jeżeli nie jedyna firma takiego kalibru daje tak szczegółowe informacje o tym, co tam się tak naprawdę dzieje. I no, jeżeli chodzi o VoiceOvera, jeżeli chodzi o Apple'a, czy jakiekolwiek inne screen readery, TalkBacka, wydaje mi się, i ChromeVox'a, wydaje mi się na przykład, że też, no to my nie uświadczymy aż tak szczegółowych informacji, że tutaj poprawiono jakiś malutki błąd, który sprawiał, że nam panel emoji nie był czytany. To teraz znowu wracamy do mobilnych różnych wynalazków, bo nadchodzi Smart Vision 3. Co to jest Smart Vision? Czym się charakteryzuje Smart Vision 3? To Paweł wie. Tak, Smart Vision 3 jest smartfonem. Smartfonem firmy Capsys i francuskiej zresztą. No i tutaj właśnie część z Was może już kojarzyć poprzednika tego modelu, czyli Smart Vision 2, który to jest dostępny w ofercie Altixu chociażby. Jest to smartfon z Androidem. Z Androidem właśnie w wersji drugiej Smart Vision był to Android 6.0, więc no mocno archaiczny jak na dzisiejsze czasy. Ale smartfon z trochę mniejszym ekranem dotykowym. Smartfon z klawiaturą, z tego co rozumiem typu T9, czyli taką 3x4 jak w Blind Shellu, jak w większości starszych telefonów. Z normalnie dostępem do sklepu Play, ze screen readerem, chyba jakimś robionym przez firmę Capsys.
z opcją sterowania również w pewnym sensie głosem, takim prostym asystentem głosowym i dyktowaniem oczywiście i wieloma innymi przydatnymi funkcjami. Ja jestem ciekaw, jakie były opinie użytkowników tego telefonu, na ile na przykład poprawnie ten screen reader Capsysa działał z najróżniejszymi aplikacjami, jakie instalowało się ze sklepu Play. No i myślę, że wielu mogło odstraszać to, że telefon, no właśnie, Android 6.0, trochę archaiczna specyfikacja i tak dalej. No więc wychodzi Smart Vision 3. I Smart Vision 3 no już przystaje bardziej do współczesnych czasów i gdzieś tam się odnajduje parametrycznie w tej średniej półce, bo mamy 8-rdzeniowy procesor, mamy 4 giga RAM-u, 64 pamięci wbudowanej giga, NFC, radio, FM, takie rzeczy już były. Mamy aparat 16 megapikseli z tyłu i chyba nadal, nie, 2 albo 8, zaraz zobaczę z przodu. I ładowanie nawet indukcyjne. Tam czytałem chyba, że 2 mega. 2 z przodu. Mhm. No tak, to trochę tutaj słabiej. Android 11. No i sprzęt takowy w wersji tej podstawowej u francuskiego producenta kosztuje 529 euro i ma być dostępny no już niedługo, bo tu przełom kwietnia-maja, maja-czerwca, więc w najbliższym czasie będzie można przynajmniej we Francji go zakupić. No z czasem pewnie będzie on się pojawiał też w ofertach dystrybutorów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku firmy Altix. Myślę, że można tutaj spojrzeć na to, jak te dwa telefony wyglądają w porównaniu. Więc patrzę na razie tu na parametry nowego. Nowy Smart Vision 3, wymiary 159 na 68 na 10,4 mm. 160 gramów około wagi. Ekran dotykowy 3,5 cala LCD. Zdaje się, że był troszeczkę... Troszeczkę inaczej było w wersji tutaj 2 tego, 4-calowy był ekran, tak, 3,5, czyli jest troszeczkę mniejszy. 640 na 960 pikseli, wielodotykowy ekran dotykowy z multitouchem i tak, 8 rdzeni A53 procesor, Android 11, 4 giga RAM-u, 64 pamięci, tak jak już wspomniałem, microSD do 128 giga, 4G LTE, 3G plus 3G 2G jeszcze, czyli 5G nie mamy tutaj w przypadku tego telefonu. Bluetooth 4.2 to również no szkoda, bo 5.0 to już jest jednak chyba standard, więc wypadałoby, żeby tu i też było GPS, Galileo, GLONASS, kompas, Wi-Fi 2.4.5.811 BGN AC, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, magnetometr, akcelerometr i czytnik linii papilarnych również jest NFC, nano SIM podwójny, no i tutaj ładowanie przez USB-C, nie wiem, czy poprzednia wersja miała. Jest też jack 3,5 mm, kamera 2 z przodu, 16 z tyłu, tu Tomku masz rację. Wideo HD720p, 30 fps, manualny i autofokus, czterokrotny zoom, latarka wielkim kokątna, czytnik MP3, radio FM z RDS-em, dzwonki i wibracja, bateria 3500 mAh, 5V ładowanie szybkie i ładowanie 5V bez no, indukcyjne po prostu. Tu, no, tutaj są już dalej przewidywane ile godzin czuwania, ile rozmów, ale to wiadomo, że to zależy od, no oczywiście, od tego, jak używamy. A ze screen readerem wszystko się może zdarzyć. Dla porównania dwójka
System Android 6.0, 4-calowy ekran dotykowy LCD IPS. Procesor tutaj 4-rdzeniowy 64-bit. 1,3 GHz, nie jest niestety podane, ile ma tam nowy. 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci wbudowanej i rozbudowana do 64 GB kartami. NFC jak najbardziej jest, 4G, 3G, te same typy łączności, które tam były. Kompatybilność z 4G do 150 megabitów na sekundę. Format karty SIM, nano SIM. 4FF. Nie jest tu nic napisane, żeby były dwie karty SIM, więc nie wiem, czy po prostu nie ma tych dwóch kart SIM, czy nie jest to uwzględnione w specyfikacji, natomiast w tym nowym modelu na pewno dwie karty SIM są. Jest oczywiście gniazdko jack USB typu C również, to ok, czyli tak jak w tamtym. I 2700 mAh bateria, czyli troszeczkę mniejsza niż w tym nowym, a ekran większy z kolei, więc tutaj może się okazać, że będzie tak, będzie coś lepiej. Aparat tu 2 z przodu, 8 z tyłu. Wszystkie te same rzeczy, te zoomy, lampy błyskowe, odtwarzacze. Tu wymiary 152 na 66 na 10 mm. Więc i około 150 gram wagi. No i to tyle, co mogę powiedzieć. Zapowiada się to ciekawie, oczywiście przy założeniu, że ten screen reader, że to wszystko jest dobrze zgrane. I no właśnie, się obawiam, że tu może być z aktualizacjami też problem. Android 11 jeszcze wyrabia jakkolwiek na dzisiejsze standardy. 12 no jest najnowsza, ale wiele, myślę, urządzeń tych z niższych półek będzie miało tutaj ten niższy Android, no i 13 dopiero wychodzi. Pożyjemy, zobaczymy, ale jeżeli macie już jakieś doświadczenia z Capsysem, czy tego sprzętu się przyjemnie używa, to dajcie znać, bo sam jestem ciekaw. A teraz przechodzimy do czegoś, co się nazywa takiego newsa, który jest zatytułowany Nowości tyflograficzne. I Michał, przepraszam, Mikołaj tego newsa wrzucił tutaj do nas. Tak, nowości są właściwie dwie. Nowość numer jeden. Pojawił się taki materiał w internecie instruktażowy stworzony przez Davina Platera, czy Platera, jakkolwiek go tam się czyta, jak za darmo z poziomu komputera systemem Windows można sobie drukować no właśnie tyflografiki, wszelkiego rodzaju obrazy na drukarkach brajlowskich, które takie możliwości posiadają, jak nawet konwertować sobie zwykłe obrazy JPG czy inne tego typu no właśnie na format z takimi drukarkami kompatybilny. No oczywiście wiadomo, trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że to nie będzie, Monalizy sobie nie wydrukujemy w taki sposób, a przynajmniej niewiele z takiego wydruku skorzystamy, ale jeżeli mamy jakiś prostszy obrazek, jakiś, nie wiem, szkic czy diagram, no to jest jakaś szansa na to, że coś z tego będzie. Okazuje się, że są do tego narzędzia, ale te wszystkie narzędzia na Windows są płatne, są darmowe narzędzia na Linuxa, więc za pomocą czegoś, co się nazywa WSL, a jest dostępne w Windowsie od wersji 10 wzwyż, czyli takiego trochę wirtualnego Linuxa w Windowsie, którego sobie tam możemy umieścić. Jesteśmy w stanie coś takiego sobie zrobić, jesteśmy sobie w stanie coś takiego wydrukować i jest to, jeżeli ktoś zna język angielski, opisane dla osoby, która nie ma kompletnie pojęcia o tym, jak czegoś takiego można używać. No jest opisane w dość szczegółowy sposób, co po prostu po kolei należy zrobić, żeby to nam zadziałało. A druga nowość, nowość dla miłośników fantastyki. Okazuje się, że Lighthouse of San Francisco, amerykańska organizacja no, działająca właśnie w Kalifornii na rzecz osób niewidomych,
przygotowała mapy świata Władcy Pierścieni w wersji dla osób niewidomych dostępnej i podobno, jeżeli ktoś jest gotów za to zapłacić, mogą oni również dostarczać swoje produkty międzynarodowo, więc jeżeli kogoś taki temat interesuje, no to tam właśnie można je znaleźć. A teraz przechodzimy do takich drobnych newsów, które przygotował. W sumie Paweł ma swoje drobne newsy i Mikołaj też ma swoje drobne newsy. To może, nie wiem, po prostu powiedzcie te swoje newsy. Jak Mikołaj teraz miał newsa, to może Paweł i potem Mikołaj by swoje newsy. No dobrze, jasne. Ode mnie są newsy krótkie, trzy. Pierwszy news to poprawki dostępności w Twitterze, w aplikacji oficjalnej Twittera. Jak donosi Oxitude, francuski podcast osób niewidomych o podobnym formacie co nasz Tyflo Przegląd, czyli takie tygodniowe nowości. Poprawy doznały aplikacje oficjalne Twittera. W przypadku Androida chodzi o przewijanie, jeżeli dobrze zrozumiałem, tweetów. Jeżeli było tam tweetów więcej na stronie, na przykład w osi czasu, to były jakieś problemy z przewijaniem. Teraz ponoć powinno być to już naprawione. Zaś na iOSie w pewnych obszarach aplikacji były jakieś niezaetykietowane przyciski. Ponoć już to powinno zostać również naprawione. Też sporo osób się zastanawia, czy w związku z zakupem Twittera przez Elona Muska, albo raczej jego wolą, żeby tego dokonać, możemy liczyć, a pewne jest już to, że jest w Radzie Nadzorczej. Czy to będzie oznaczało, że no właśnie, coś w dostępności będzie lepiej, gorzej? Jakie jest podejście Elona Muska do tematu? Tego nie wie nikt. Wiemy tylko, że kiedyś chyba chciał w Neuralinku też wbudować jakieś opcje, żeby niewidomi mogli widzieć, no ale to tak, nic więcej nie wiadomo. Natomiast, no właśnie, pożyjemy, zobaczymy, co tam się zadzieje. Skoro już o Twitterze mowa, to wczoraj ukazała się wersja trzecia, 3.0, klienta twitterowego Spring, zarówno na iOS-a, jak i na Maca, no na iPadOS-a również. I zmiany z kilka. My już częściowo o tym mówiliśmy. Tu Piotr, nasz słuchacz, który aktywnie, zdaje się, testował tą wersję jeszcze w fazie beta, nam zgłaszał. Są różne poprawki dostępności i nowe funkcje dostępności. Jest więcej skrótów klawiszowych do różnych akcji. Jest możliwość konfiguracji gestów trójpalczastych, trzy palce w lewo, trzy palce w prawo, które mogą na konkretnym twecie wykonywać no, najróżniejsze akcje. Wszystkie te, które są w zasadzie na pokrętle. Ja osobiście ustawiłem sobie trzy palce w lewo do pokazywania listy linków, a trzy palce w prawo do tłumaczenia tweeta na język polski. Swoją drogą ciekawe, że inne aplikacje jakoś niespecjalnie korzystają z tego mechanizmu. Ja nawet nie wiedziałem, że to się tak da, że można sobie jakieś własne tam akcje zdefiniować. Być może to jakoś symuluje akcję przewijania i pozwala deweloperowi zdefiniować, jak na taką akcję ma jego aplikacja reagować albo poszczególne elementy, bo odgłos, który wtedy wydaje VoiceOver, to jest taki typowy odgłos przewijania strony. Natomiast da się to zrobić, rzeczywiście to działa, więc no, tu odkryliśmy coś nowego. Parę elementów otrzymało trochę lepszych etykiet. Teraz na przykład się dowiemy na przycisku tym pierwszym na ekranie, jak jest nasza nazwa wyświetlana i że otwiera to menu kont. Na przycisku akcji dowiemy się, czy są zastosowane jakieś filtry na obecnej osi czasu. Kiedy aplikacja pobierze jakieś nowe tweety, to dowiemy się również, no właśnie, ile nowych tweetów zostało pobrane, więc podobnie do klientów tych dla niewidomych desktopowych typu właśnie TW Blue, Chicken Nugget i tak dalej usłyszymy, że pobrano 200 nowych tweetów na przykład. No fajnie takie rzeczy wiedzieć. Doszła zakładka powiadomień, w której dowiemy się, no właśnie, co się tam u nas wydarzyło, jakieś tam nowe osoby śledzące, wzmianki, polubienia, tweety podane dalej i tak dalej. Skoro już jesteśmy przy powiadomieniach, to warto teraz już zakupić wersję tą droższą, nie mini, nawet jeżeli planujemy korzystać z aplikacji tylko na iPhone'ie, z jednego powodu. Wersja pełna umożliwia korzystanie z powiadomień push. Te powiadomienia push synchronizują się przez iCloud Drive'a. Aplikacja zapisuje w iCloud Drive'ie nasz token indywidualny, który to pomaga nam w synchronizowaniu preferencji odnośnie powiadomień między właśnie iOS-em, iPadOS-em, Maciem, jeżeli mamy tych urządzeń więcej. I możemy wtedy skonfigurować sobie powiadomienia. Powiadomienia, w ramach których
informacje możemy dostawać o w zasadzie wszystkim, czyli oczywiście wzmianki, tweety podane dalej, cytaty, nowi śledzący, ale też każdy tweet z wybranej listy. No i to jest ciekawe, bo ja mam na przykład taką listę, z której nie miałbym nic naprzeciwko, żeby przychodziły mi tweety. Ustawiłem sobie, że chciałbym otrzymywać z niej powiadomienia. No i otrzymuję. Co ciekawe, mogę sobie wybrać, w jaki sposób te powiadomienia mają być pogrupowane. Czy według wątku tweeta, jeżeli na przykład jedna osoba wysyła więcej tweetów w ramach jakiegoś wątku, a inne osoby tam odpowiadają, czy to ma być zgrupowane, czy według autora. I na przykład w ramach listy mam tam kilka kont i teraz te tweety od konkretnych autorów, jeżeli jest ich więcej, są pozwijane razem. No i to bardzo fajnie się sprawdza do konkretnych list z źródłami wiadomości na przykład. I jest to no, bardzo fajne. Można zrobić sobie w ten sposób taki czytnik RSS z Twittera z powiadomieniami z ostatniej chwili. Oczywiście na Twitterze standardowym też można sobie ustawić, żeby można było od pojedynczych osób dostawać tweety. No i to jest super. Natomiast tu możemy ustawić całą listę naraz, jeszcze tak to sobie grupować. Nie widziałem opcji ustawienia, aczkolwiek może się nie rozglądałem dostatecznie, dla pojedynczych kont. To może tutaj, jeżeli ktoś nie ma potrzeb aż tak globalnych, to może być pewną gdzieś tam, powiedzmy wadą. No i to jest na tyle, ile odkryłem, jeśli chodzi o Springa. Dźwięk powiadomień jest dźwiękiem domyślnym. Szkoda, tu będzie trzeba autorowi zasugerować może jakieś dźwięki własne. Będziemy jeszcze dzisiaj o dźwiękach własnych trochę mówić. Natomiast jest to technicznie możliwe, więc może autor mógłby się nad tym zastanowić. Ale jeżeli jeszcze nie testowaliście klienta Spring, to warto, bo rzeczywiście też dba się tam o dostępność i coraz ciekawsze funkcje tam dochodzą. Trzecia nowość, jaką dzisiaj mam, dotyczy kwietniowej aktualizacji Jeszło screenreadera, w ramach której mamy wiele różnych rzeczy, wiele pomniejszych zmian, ale mamy dwie takie no, większe funkcje, na które warto zwrócić uwagę. Mianowicie jest to wsparcie dla gestów zastępujących przyciski nawigacyjne u dołu ekranu. Coś, co w Androidzie od wersji 11 w górę jest już opcją wbudowaną, a może i nawet wcześniej, bo chyba i w 10 takie rzeczy już są. Jest to opcją już wbudowaną w Androida, natomiast od 11 są wspierane w Jeszło. Oraz indywidualne ustawienia prędkości, wysokości i głośności dla każdego syntezatora mowy, jaki mamy w systemie. Co do tych gestów, to kilka rzeczy. Jeżeli włączymy tą opcję w ustawieniach Androida, Jeszło od razu zacznie jej używać. Działa to w taki sposób, że w zależności od tego, z którego miejsca u dołu ekranu przeciągniemy palcem do góry, ten przycisk będzie aktywowany. Czyli jeżeli położymy po środku tej dolnej części ekranu i przeciągniemy w górę, wtedy odpali nam się po prostu przejście na ekran domowy. Jeżeli przytrzymamy trochę dłużej palec, otworzy się asystent głosowy. O tym, czy to już jest właściwy moment, dowiemy się przez krótką wibrację. Teraz od prawej strony ekranu mamy tutaj od lewej strony ekranu mamy przycisk ostatnich aplikacji, a od prawej przycisk wróć. No i ta funkcja tak właśnie powinna działać. Natomiast jeśli chodzi o syntezy mowy, to wystarczy po prostu poustawiać na każdym syntezatorze, którego używamy, ustawienia głośności, prędkości, wysokości, a zostaną one zapamiętane. Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy wersji premium. No i są też inne pomniejsze zmiany. Jest tryb kieszonkowy, czyli wykrywanie niechcianych gestów, no, kiedy mamy telefon w kieszeni, żeby się nie stało coś takiego, że coś tam przez przypadek dotkniemy i nam się coś poklika. Żeby to działało, trzeba mieć włączony czujnik zbliżeniowy. Poprawiona jest też szybkość ładowania bibliotek głosowych. Naprawiono błąd, w którym teksty pomocy były odczytywane podczas działania asystenta głosowego w Androidzie 8 i wyższym, co zakłócało korzystanie z tej funkcji. A ponadto... No jest tłumacz Google, znaczy nie będę przecież w tej wersji konkretnej, ale też jakoś od niedawna ten tłumacz Google zastąpił tak, to co było wcześniej.
I to jest fajne, bo to rzeczywiście działa trochę lepiej. W szczególności, że ja na przykład, to się przyznaję bez bicia, nie mam jakichś super talentów językowych i nieraz tłumaczę z angielskiego. I wcześniej z angielskiego tłumaczył na chiński, teraz tłumaczy na polski. I robi to znacznie szybciej niż ten tłumacz, który był wcześniej. I super, to się chwali. Jest też obsługa 32-bitowego rozpoznawania offline. Jest to ciekawe, bo autor, z tego co wiem, miał się przesuwać w stronę 64-bitowej wersji, więc nie wiem, czemu taki nawrót, ale okej. I naprawiono błąd, w którym w menu funkcji zaawansowanych nie można było wstawić wyniku do pola edycyjnego. Chodzi o funkcję rozpoznawania tekstu. No, zostało. Ale jest jeszcze jeden niestety błąd. Tak. Niektórzy użytkownicy skarżą się, że jak mają jeszcze ten system przycisków na dole, a nie gestów, to czasami wystarczy, że i ja to też czasami zauważyłem u siebie, wystarczy dotknąć ekran w tym miejscu i te przyciski się uaktywniają, w sensie, że nie działa, znaczy nie trzeba dwa razy stukać, tylko raz, i to czasami jest tak, czasami inaczej. U mnie błąd naprawia się odnajdując eksploracją przycisk Home, i wtedy na dłuższy czas znowu wszystko działa. Natomiast czasami to się wyłącza i wtedy przynajmniej ja muszę znaleźć przycisk Home, żeby to działało. Jest jeszcze jedna zmiana, jeżeli chodzi o suwaki, to na przykład użytkownicy Telegrama mogą dość szybko zauważyć, bo do tej pory suwaki były zmienione co 5%. Teraz suwaki zmieniane, jeżeli sobie jadę sobie gestem góra-dół, są zmienione co 1%. To jest czasem fajne, bo czasem trzeba bardziej precyzyjne te suwaki zmieniać, ale jeżeli ktoś by chciał po prostu sobie w kilku gestach zmienić ten suwak, no to już będzie trochę trudniej, bo tu jest co 1%, a nie co 5%. Dobrze pamiętam, że była jakaś funkcja zdefiniowania, o ile chcemy, żeby te suwaki skakały, czy to mi się coś przewidziało? No właśnie, nie wiem, ja pytałem się o to na grupie i jakoś było. I dostałem jakąś bardzo skrótową odpowiedź i do tej pory się jakoś nie... z tym nie uporałem. Ale no, jest coś takiego, także też dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. Natomiast niektórych to ucieszy, niektórych nie. Jeszcze się mogę. Na moment. Ten błąd, o którym Tomek mówił, jest już zgłoszony i deweloper pracuje nad jego rozwiązaniem. Ale może faktycznie, skoro ten błąd jest, warto potestować ten system gestów. Zobaczyć, jak to działa. Także, no... Cóż, ostatnio napisałam taką 30-punktową listę problemów i innych rzeczy w komentarzy. I deweloper się za nią wziął. Więc faktycznie... No, może będzie lepiej. Może jakieś tam drobne niedoskonałości z wersji na wersję będą znikać. No, co się dzieje w temacie i bardzo dobrze. No to teraz są newsy od Mikołaja, takie drobne. Też chyba ich jest trzy, przynajmniej są trzy chyba wpisane do naszych notatek. Tak. I tutaj właśnie. Pierwsza informacja. Państwo od serwisu CleanFit, czyli takiej strony pozwalającej na komunikację przez internet, ale tworzonej dla wszelkiego rodzaju twórców radiowych i osób, które te czy inne rzeczy nadają, tworzą podcasty, radia, wywiady. Też. Tak, wszelkiego rodzaju materiały, gdzie potrzebujemy wysokiej jakości audio, bo tę właśnie wysoką jakość audio nam ta usługa oferuje. I są w tejże usłudze poprawki dostępności. W CleanFeedzie Pro mamy jakieś poprawki do odtwarzania klipów, jakichś, nie wiem, fragmentów nagrań. Nie wiem, nie znam przeszukując sam tej usługi, więc nie wiem dokładnie, czego to dotyczy. Tak, to są pliki takie, po prostu my o tym mówiliśmy też tydzień temu. Natomiast chodzi o to, że można wrzucić sobie jakiś, na przykład reportaż nagrany, który chcemy wrzucić pomiędzy, nie wiem, jedno nasze wejście, a drugie. Okay. Jakieś, nie wiem, efekty dźwiękowe, jak ktoś lubi, jakieś dżingle, jakieś tak zwane stingery, czyli takie przedzielacze między jedną sekcją tego, co chcemy mówić, a drugą. No może nawet ktoś się pokusić o granie muzyki tym,
Aczkolwiek to jest tam trochę mniej elastyczne, gdybyśmy chcieli nagle jakoś tam sfejdować, jakieś tam przewinąć, coś tam zrobić. No nie jest to aż tak chyba chyże. Natomiast do tego właśnie służy ta funkcja. Do puszczenia po prostu plików audio w trakcie naszej tam sesji. Okej. No w każdym razie coś takiego jest. Poprawiono również nawigację za pomocą czytników ekranu, między innymi JOS-a, bo tutaj tak zostało podane, ale no, ogólnie temat dotyczy czytników ekranu. GoldWave, twórcy GoldWave'a ogłosili już oficjalnie i publicznie dostępność edytora GoldWave Infinity, czyli tej przeglądarkowej wersji tego swojego oprogramowania. No, ma być podobno dostępna. Ja szczerze mówiąc sam nie testowałem, ale ma być. Ja swego czasu tym się bawiłem i tam bardziej problemy to były też z działaniem i stabilnością samej tej aplikacji. To była chyba jeszcze jakaś beta, jeżeli się nie mylę. No teraz to już nie jest beta, więc może być z tym lepiej, jakby po becie akurat. A orientujesz się, Mikołaju, czy ta aplikacja jest dalej darmowa, czy już chcą za nią pieniądze? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie sprawdziłem. Ciekawe, jak to wygląda. Czy dalej jakby chcą rozwijać tę aplikację taką na peceta płatną, a to udostępnić użytkownikom jako coś darmowego? No chyba, że tak się już pewnie czują, że będą chcieli za to inkasować. Nie wiem. Czułem zachęcony, powiem szczerze, to tym, co zobaczyłem. I część naszych słuchaczy, którym hasło GoldWave jest bliskie i mają jakiś tam sentyment do tego narzędzia, też testowała i też nie byli zaskoczeni. W każdym razie aplikacja jest, jeżeli ktoś sobie chce teraz znowu potestować, no to ma taką możliwość. No i trzecia informacja, Sable, czyli ten silnik do tworzenia gier, który gdzieś tam powstawał. Twórcy postanowili zrobić to od nowa, teraz w innej technologii, bo to, co było używane, przestało wystarczać. Ta wersja, która była, ukazała się w tej wersji tam na bodajże 8 tygodni, taka, żeby sobie ludzie mogli w sumie potestować to, co było, po czym ludziom się to spodobało i tak w sumie to twórcy, mam wrażenie, że oni nie za bardzo wiedzą, co oni chcą ze sobą zrobić i wydali ją w wersji, stwierdzili, że wydadzą, informacja ukazała się już 2 tygodnie temu, więc podejrzewam, że już wydali w wersji działającej permanentnie, ale twórcy nadal powiedzieli, że to będzie taka wersja, że w sumie to się można nie pobawić, ale te wasze projekty, które stworzycie, będą tylko i wyłącznie do waszego prywatnego użytku i nie będzie można ich wyeksportować, więc w sumie trochę nie widzę sensu, dlaczego ludzie mieliby tego w ogóle używać, no ale tak jest i tak ma być. Więc jeżeli ktoś chciałby się pobawić tym tak dla siebie i dla zabawy, no to teoretycznie taką możliwość będzie miał. Jakikolwiek miałby to sens. Ja mam tutaj wrażenie wysokiego nieprofesjonalizmu ze strony twórców. No chociażby dlatego, że informacje wszystkie są ogłoszone Twishortem, czyli platformą do umieszczania długich tweetów na krótkim Twitterze, która jest ewidentnie dla niewidomych i z której tak naprawdę cały świat przestał korzystać dobrych kilka lat temu, odkąd pojawiły się wątki, a no, twórcy jakoś jej usilnie trzymają i tak nie do końca wiadomo, czego oni tak do końca chcą. Raz mówią jedno, za chwilę mówią drugie. No i nie wiadomo, jak tak naprawdę ta sprawa w końcu będzie wyglądać. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami? Tak, witam serdecznie, Łukasz. Witaj, Łukaszu, słuchamy. Tak, no dzisiaj trochę sporo tematów. Na przywitanie chciałbym podziękować Dawidowi za wspaniały komentarz o maszynach CNC. Tu się z nim w 100% zgadzam, no ale recenzje z targów obrotki metali sobie zostawię na koniec. A na początek nowości co do Blind Shell'a dwójki. Czyli tydzień temu się pojawiły 3 nowe aplikacje. Czyli jest to kamera i odtwarzacz wideo.
czyli możemy nagrywać filmy i potem je odtwarzać, czy tak samo jak mamy filmy na komputerze, to możemy zgrać na kartę pamięci i potem sobie na tym telefonie oglądać. I druga rzecz to jest krokomierz, czyli licznik kroków. No też to fajnie działa, liczy kroki, kilometry. Kalorie tak samo nam pokaże. Oczywiście jest to wszystko bez reklam. Nie ma tak jak na dotykowych, że to się tam gdzieś po chamsku łączy z internetem, żeby nam wyświetlać reklamy. Tu właśnie to działa wszystko bardzo fajnie. I trzecia rzecz to jest czytnik tych dokumentów. Czyta Worda, Pointa PDF, TXT. Jeszcze dwa formaty, no tylko tu się przyznaję, trochę zapomniałem nazwy. Okej, okay, czy jeszcze jakieś masz dla nas, Łukaszu, informacje? Tak, tak. I jeszcze tak, co do odcinka o tej Suzanie, czyli ten program do rozpoznawania dat ważności. No tu by był tak samo fajny pomysł, żeby się dwie firmy zgadały i żeby to też działało na tym blind trailu właśnie. No bo tam jest mimo wszystko kamerka. To znaczy, no wiesz, ja zakładam, że od razu wejdę ci w słowo. To będzie aplikacja tworzona zarówno z myślą o użytkownikach Androida, jak i iOS-a. Najpierw zdaje się, że plany są skupienia się na iOS-ie, ale Android też ma być, więc ja myślę, że jeżeli tylko będzie wola po stronie producenta Blind Shella i ich sztabu ludzi od przystosowywania tych aplikacji. Nie wiem, jak wiele trzeba tam zrobić, żeby móc taką androidową apkę przystosować do interfejsu Blind Shella, żeby to wszystko działało, ale myślę, że jeżeli będzie taka wola, a powinna być w tym przypadku, bo będzie to aplikacja, myślę, że dość użyteczna, no to nic nie będzie stało na przeszkodzie, no tylko trzeba będzie gdzieś tam, podejrzewam, wyrazić chęć, ale to już myślę, że jak aplikacja ujrzy światło dzienne, no to będzie można o tym dyskutować. No to fajnie, to by był fajny pomysł. A teraz mam pytanie do Tomka, jako mistrza od dźwięku, trochę takie nielegalne, no ale z życia wzięte. Mi chodzi, jak mamy podsłuch na polityków, to czy ja mam w sumie wierzyć w to, że oni są nagrywani na zwykłych kasetach? Czy to są jednak już nośniki cyfrowe typu pendrive czy karty pamięci? No bo w sumie na pewno znacie kilka lat temu, co były te afery polityczne, no to tysiące razy na dzień jakby zsumować, to się tylko słyszało taśmy i w nieskończoność taśmy. No to ja tak się w sumie... Nie, to raczej uproszczenie. Nie, Łukasz. To się wydaje. To wszystko w dzisiejszych czasach się operuje na cyfrze. Zwłaszcza, że takie dyktafony, ja na przykład niedawno kupiłem sobie z ciekawości zupełnie na Allegro, dyktafon w pendrive'ie. W sumie o tym można by nawet jakoś, nie wiem czy ta audycję, bo to jest za krótkie. To jest najprostszy dyktafon z możliwych. No jest, rzeczywiście to wygląda jak pendrive. Pendrive takim mikro suwaczkiem. Ten suwaczek uruchamia nagrywanie. I tam nie ma żadnych innych funkcji. Tam nie ma menu, tam nie ma możliwości odtwarzania, tam nie ma wejścia mikrofonowego. Tam jest wbudowany mikrofon, tam jest 8 giga pamięci, tam jest jakaś tam bateria. Pendrive zresztą nie jest zbyt szybki. I po przesunięciu tego suwaczku zaczyna się nagrywać to wszystko, co pendrive słyszy. Mikrofon jest taki sobie, powiedzmy. Bardzo łatwo go przesterować. Dźwięk toku jest raczej gorszy niż lepszy. No niemniej
taki pendrive kosztuje 40 zł, czy coś koło tego. I podrzucony gdzieś swoje zadanie spełni. Tak, to znaczy podsłuchem, ale myślę, że gdyby ktoś chciał najprostszy dyktafon z możliwych, żeby sobie zrobić, nie wiem, notatki głosowe, żeby coś tam sobie nagrać bez zwracania uwagi na jakość dźwięku, to może to jest pomysł jakiś. Tak swoją drogą. Tylko to naprawdę jest jakoś właśnie w rodzaju no niemalże dyktafonów na kasety. No troszkę lepiej, ale to się troszkę przesterowuje, więc i szumi. Ja tu jeszcze powrócę, no ja też od razu myślałem, że to jest wszystko cyfra, wiadomo, no tylko no, że tu trochę dziennikarze przesadzili i to było setki razy na dzień, no i tak sobie pomyślałem, że tak przeciętny, no to by sobie pomyślał, że na kasetach, a tu nic bardziej mylnego. A tu właśnie trochę media cały czas tylko z tymi taśmami i to takie to no, uproszczenie tu właśnie widzę bardzo, bardzo mocne. Właśnie ze strony, bo to cały czas się o tym w sumie słyszało. No i w tej chwili o tych targach obrobki metali, co były 2 tygodnie temu, no powiem, jak zwykle było wspaniale. Wspaniała impreza. Szło wiele ciekawych rzeczy obejrzeć i właśnie poruszyłem temat dostępności. Ten temat został, że tak powiem, bardzo ciepło przyjęty przez firmy i sporo firm właśnie mówiło, że po wprowadzeniu pewnych modyfikacji programistycznych my w sumie będziemy mogli na tych maszynach pracować. Przyznaję się, że nie wziąłem w tym roku komputera z sobą, ale w następnym wezmę. No i niewykluczone, że coś już byśmy tam mogli, jakieś podstawy popróbować. I jeszcze, no co ciekawe, wspaniała rzecz, roboty współpracujące z ludźmi. No też fajna rzecz, szło to wszystko dotknąć, sobie go po prostu włączyć, wyłączyć, zobaczyć, jak on po prostu wykonuje ten ruch. Wspaniała rzecz. I teraz już jedna z maszyn CNC z obrabiarek już umie do nas przemówić. To są maszyny z firmy Mazak, jest to firma japońska. I ten program nazywa się Voice Advisor, ten syntezator. No i już podstawowe ustawienia z panelu sterowania idzie wykonywać, co najciekawsze. I mówi to w różnych językach, po polsku tak samo, tylko że jest taki bez polskich znaków, no ale po japońsku tak samo, co ciekawe. I jeszcze powiem... Podstawowe ustawienia, własny. Łukaszu, to ja od razu zapytam, to co tam z tą syntezą można zrobić? Tak mniej więcej oczywiście, na ile my jesteśmy w stanie to obsłużyć? No mi to dokładnie pokazywali ustawienia przesuwu tych wszystkich osi właśnie, czyli gdzie ma ta maszyna pojechać, że tak powiem, i co ma robić. No, tak to mi najprościej wytłumaczyli. Ten syntezator, bo tam były takie choćby strzałki i on mówił na przykład oś 1 o tam 20 mikronów, oś 2 na przykład o 3 mm, zależy ile się tam po prostu przycisnęło. No w tym roku tak mi to w sumie pokazali. No zobaczymy, co będzie. Co będzie dalej, bo jak rozumiem, oni będą to chcieli jakoś rozwijać, to oprogramowanie. Dokładnie. Mhm. Tak, dokładnie. I co ciekawe, jeszcze ten system Mazatol, to jest już dostępny
dla słabowidzących, bo jest uproszczony interfejs, że tam znowu wszystkie te etapy tego naszego projektu, co będziemy obrabiać, co w formie choćby takich klocków, jakbyśmy no, coś chcieli układać. No i też cały interfejs jest powiększony. Już też słyszałem, że jest jakiś zakład w Gdyni. No niestety nazwy mi nie wymienili, gdzie już słabowidzący na tym śmiało pracują. To tym lepsza informacja. To dobrze, że coś się dzieje i że tu rzeczywiście... No zresztą też Dawid o tym wspominał, że w sumie te obrabiarki CNC to nie jest nic aż tak bardzo złożonego w porównaniu do drukarek 3D. Co najwyżej tu się można poparzyć, a tu można się skaleczyć. No święta prawda, tak. I jedna z firm zajmująca się... robotami na razie pracują nad tym, żeby programować roboty za pomocą komend głosowych. Też właśnie tak mi to tłumaczyli, czyli jak mamy załóżmy trzy osie, no to niby zamysł tego jest, że na przykład oś 1 tam pojedź o załóżmy 5 centymetrów. Oś 2 od 10. No i tak potem z tego trzeba będzie robić cały ten program. Cały algorytm po prostu, jak ten robot ma się tak poruszać, co on tam ma robić. Dokładnie. I to na razie jest w fazie właśnie pracy, na razie nad tym. No i jest to rozwijane, udoskonalane. No też ciekawe, że to był taki wózek przemysłowy AGV, jak to mówią, co może być zdalnie sterowany. I to jest też, co ciekawe, za pomocą zwykłej przeglądarki z telefonu. Tam się logujemy na stronę oczywiście tej firmy i my też możemy ten wózek programować. Tylko też ta firma tłumaczyła, że to będzie jeszcze bardziej rozwijane i udoskonalane. No i co poza tym? Mogę każdemu tę imprezę polecić, bo no też tak jak Dawid wspomniał, no na zakładach przemysłowych no jest ciężko coś obejrzeć. A tu naprawdę śmiało to możemy dotknąć. Naprawdę spotkałem się ze wspaniałymi ludźmi. A jeszcze co do drukarek 3D, to w tym roku wszystkie były zamknięte, czyli ta maszyna, co jest po prostu zamykana, ma tak po polsku powiem drzwiczki. No ale też nie było z tym problemu. Tam na jedną firmę trafiłem, co mi to bez niczego pokazali, no z takich typowych technicznych rzeczy, czyli jak wygląda ten przejazd głowicy, jak wygląda stolik, ekstruder i tak dalej. Nie było z tym żadnego problemu, a co do programowania, no to ten pan mi odpowiedział, że jeżeli jest komputer, że jeżeli ma czytnik ekranu, to powinno to działać. No akurat on jeszcze na tym nigdy nie pracował, no ale tak mówił, że jeżeli jest komputer z czytnikiem, to powinno to działać. No, no znaczy tak, no, to, że osoby niewidome są w stanie tworzyć wydruki 3D, no to Dawid o tym opowiadał w audycji. Tak, to już wiem. Mm-hmm. Tak, to już wiemy. Tutaj jest kwestia tylko obsługi tej drukarki, a obsługa drukarki z panelu webowego też nie powinna być jakimś wielkim problemem, bo zwykle tak to się odbywa. Zgadza się. No więc ja naprawdę mam satysfakcję. Za rok się oczywiście pojawiam i zobaczymy, co będzie właśnie nowego, co się zmieni, co tam będzie udoskonalone. I w sumie każdemu taką imprezę polecam. Przypomnij, Łukaszu, proszę, gdzie są te targi? W Kielcach.
Kielcach. Okej. Okay. No to tak. Rzeczywiście myślę, że warto śledzić, bo no to szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbym się, że takie ciekawe rzeczy, które też mogą nieść ze sobą jakieś takie jaskółki dostępności, będzie można w takim miejscu zobaczyć, ale to dobrze, to dobrze. Tak. I jeszcze to w maju do was napiszę, bo w końcówce maja są znowu też w Kielcach targi przemysłu tworzyw sztucznych. Czyli jak kogoś interesuje, czy formowanie freskowe, czy wytłaczanie, w ogóle jak to działa, tak po polsku powiem, z czym to się je, to też można takie coś po prostu, na takie coś się wybrać. Nie ma z tym problemu. No ale to w maju do was jeszcze napiszę. Okej, okay, Łukaszu. Dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Dzięki. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja tak samo... Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Cześć. I mamy jeszcze jeden telefon. Mamy jeszcze jeden telefon. Łączymy się tym razem z Michałem, który już tu do nas się podłącza i miejmy nadzieję, że za moment to uczyni. A w międzyczasie to ja jeszcze takie krótkie pytanie przeczytam od Piotra, które się pojawiło. Jak odczytać dewelopera po dodaniu recenzji w App Store? Mikołaju, to może ty będziesz pamiętał. Czy ty kojarzysz, jak to można zrobić? Nie rozumiem tylko pytania. Jak odczytać... Odpowiedź dewelopera po... Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Bo tam jest coś takiego, że zawiera odpowiedź dewelopera, ale ja też szczerze mówiąc nigdy na to uwagi nie zwracałem. To rzeczywiście. Myślałem, że kiedyś ty się z tym spotkałeś i nie. Jakoś było to dla ciebie użyteczne. No ale okej. To w takim razie, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę, to dajcie proszę znać i pomóżcie Piotrowi, a tymczasem łączymy się z Michałem. Witaj. Czy jestem już na antenie? Jesteś. Dzień dobry, Michał Kasperczak. No bardzo ciekawy podcast dzisiaj, jak zwykle zresztą. No i dzwonię z takimi nie tyle newsami, ile no, chociaż w pewnym sensie refleksjami, może tak. Pierwsza rzecz dotyczy tego, co mówił Arek, któremu gratuluję tutaj powstającej właściwie dopiero aplikacji tego toolboxu. No tak mi się troszeczkę skojarzyło z Think Assistant Home'em, chociaż takie idee no wzięte z tego, co było, jak rozumiem, w toolboxie gdzieś tam do ZDSR-u zrobione. No bardzo fajna inicjatywa, tym bardziej, że gdzieś tam no można dzięki niej będzie synchronizować jakoś tam dane pomiędzy też iPhone'em a być może Androidem i Windowsami, natomiast gdzieś, no i poniekąd Maciem, natomiast trochę jakby nie to, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, bo ja rozumiem twórców oczywiście i rozumiem, z czego to wynika, ale jednak no to ta cała filozofia wynika, ta filozofia gdzieś tam mocno opiera się o to, co oferuje i komentary, i ZDS, czy Jeszuło właściwie, Jeszuło, i ZDSR. A to nie są, no Jeszuło to może jest, ale ZDSR no nie jest u nas w Polsce narzędziem pierwszego wyboru i no nie jest ono jakoś powszechnie używane, więc tutaj gdzieś tam to jest taki minus. No i też no, ciekawy jestem, zobaczymy jak aplikacja się rozwinie, bo jednak te inne aplikacje jak Envision, jak Voice Dream działają całkiem nieźle. Może już nie rozwijają się teraz tak spektakularnie, chociaż też nie do końca tak, bo Microsoftowski Think AI podobno, ja niestety nie wiem, nie sprawdzałem tego, może wy coś wiecie, podobno odczytuje prawidłowo polskie kody kreskowe, czyli ma dostęp do jakichś produkt feedów polskich. Nie wiem, czy to coś wiecie na ten temat, bo taką dostałem informację, coś ale... mi się kiedyś udało, natomiast to nie jest reguła. Mhm. Bo tak właśnie coś takiego zrozumiem, coś takiego słyszałem. No także no nic, aplikację będziemy obserwować. Ja się bardzo, bardzo cieszę tak czy inaczej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest Spring, wspomniany przez Pawła, Spring Mini, no Mini, nie Mini, Spring for Twitter. Rzeczywiście bardzo niegłupi klient Twittera i fajnie, że gdzieś tam Piotr Machacz, potem Paweł mnie zachęciliście do tego, żeby... kupić, używać i no, kupić i używać.
I aplikacja faktycznie, jeszcze chyba nie wiem, czy to może to już było wcześniej, nie powiedziałeś, Paweł, o czymś takim, że ona ma jeszcze możliwość, chyba że to już było, to przepraszam, możliwość przypięcia wątku albo nawet profilu twitterowego jako kartę. Tak, to chyba już było dostępne w tej starszej wersji też. Na pewno dało się listy przypinać na dole. Listy, mam wrażenie, w sensie, że... listy takie twitterowe, tak? Listy tak, takie... tak, 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 tak. To ja już sobie to urytowałem, ja już sobie to uskuteczniałem w tej wersji starszej. I profile też, bo też to testowałem, profile też się dało przypinać. A widzisz, to ja muszę sobie to muszę w takim razie sprawdzić, bo to też jest ciekawa funkcja. I gesty, te dostępności faktycznie ciekawe. No, z tłumaczeniem niezły patent. Ja akurat zostałem na linkach i na prześlij dalej. Już odpowiedź sobie podarowałem, no przydałyby się jeszcze, żeby tych gestów było trochę więcej, nawet kosztem niedostępności pewnych gestów voice-overowych, no ale rozumiem, że to już takie trochę ryzyko, więc i tak dobrze, że autor to wprowadził. Ja myślę, że to tak mało aplikacji też takiego wprowadza, bo jednak nikt nie chce blokować tych gestów voice-overa, czy no tak samo talkbacka, komentary pewnie, a idea, jak rozumiem, jest taka, że jednak, żeby zostawić gesty tym czytnikom ekranu, i żeby po prostu, skoro można coś obsłużyć za pomocą standardowych rodzajów nawigacji, jaką oferują te czytniki ekranu, czytniki obsługujące ekran dotykowy, no to tak to ma się pewnie robić, a nie jakimiś swoimi gestami, co uważam, że nie jest do końca takie super dobre, bo mi na przykład się marzy coś takiego, że nie wiem, jest aplikacja typu no, klient podcastów albo jakiś Voice Dream, cokolwiek i no słuchamy audio w mocnym przyspieszeniu, wiadomo, z reguły, ale na przykład jest taka sytuacja, że coś ktoś powiedział niewyraźnie, albo chcemy do czegoś wrócić i szybko zwolnić, albo dać telefon komuś innemu, kto chce słuchać normalnie i chcielibyśmy szybko zwolnić mowę, tak, w locie. No i przydałby się taki gest, że odtwarzamy sobie, albo nie wiem, że wchodzimy w player i na przykład na playerze, w tym ekranie odtwarzania rozdziału, odtwarzania podcastu, czegoś tam, nie wiem, gest lewo-prawo nam po prostu zwalnia, przyspiesza mowę. Nie? I wtedy to było, gdyby coś takiego było, albo jeszcze jakiś gest na przewijanie rozdziałów, to wtedy no, wydaje mi się, że ludzie mogliby no, jeszcze łatwiej zrezygnować z tych urządzeń klawiaturowych typu Orion, które gdzieś tam do pewnych celów no, mogą się rzeczywiście przydawać czasami. To jest jakby to. No i tyle chyba w zasadzie o Springu, bo też wersja beta dzisiaj, beta z kolei Springa 3, znaczy nie beta, bo to już nie beta Springa, to miałem na Macu, teraz pobrałem wersję pełną, wersję taką normalną 3, ale w sumie nie wiem jak to na Macu, co ona, znaczy on to działa teoretycznie, no tam te inne rzeczy też działają, ale tak czy pod kątem dostępności, na ile coś tam się zmieniło i jest takiej funkcjonalności ogólnej, to, no, to trudno mi powiedzieć. Klawiszowych powinieneś dostać jakichś? A te skróty, no to już, aha, no dobra, no, masz rację, wiesz, te skróty to ja już miałem w wersji beta. To jest to po prostu. Czy a propos ja tych trzech palców, no tak. O których jeszcze mówiłeś, to ja nie bez powodu mówię, że szkoda, że więcej aplikacji nie korzysta, bo trzy palce w lewo-prawo to jest przesuwanie stron. I mam takie niejasne wrażenie, że poza ekranem głównym to bardzo z tego mało, nikt nie korzysta. Tak, w bardzo małej ilości sytuacji jest to rzeczywiście potrzebne, bo jak się już przewija, to listę, pionowo, nie poziomo. Nawet przechodzenie po zakładkach chyba nie działa tak. To znaczy, to czasami zależy, bo na przykład w Sync Assistant Move akurat jest tak, że czy palce lewo, czy dwa, zawsze mi się to myli, dwa palce, czy trzy palce. Trzy, bo dwa coś innego tam. Przewijają karty na przykład, nie? I albo przewijają kody, jak więcej kodów w Sync Assistant Home się zeskanuje, to można, to są takie różne triki, ale rzeczywiście jest to bardzo mało wykorzystywane. To jest prawda. Także no chyba tyle na temat Springa. Trzecia rzecz to jest coś w rodzaju plain text productivity i notatek szeroko rozumianych, notatek nie w sensie aplikacji, notatki, ile po prostu notowania jako takiego.
Troszeczkę poczytałem o tym, co w którymś newsie, Michał, mówiłeś na temat tego plain text productivity i to tak nie do końca, czy to nie jest takie, można częściowo to oczywiście przeszczepić i na nasze potrzeby i pewnie będziemy o tym jakoś tam w którymś podcaście mówić, ale tam akurat no to nie do końca tak, bo autor tam polecał ten Sublime Editor, który jest niedostępny i tam jeszcze ileś rzeczy mi się do końca nie podobało. No, ale że teraz... Znaczy, no, z tego, co ja czytałem, to tak naprawdę, a też czytałem jakby całość tego, to w zasadzie jedyną dla nas niedostępną rzeczą to jest właśnie Sublime. A pozostałe te rzeczy, które tam były, no, ta aplikacja Todo, do Todo na iOS-a, TXT. No tak, ale wiesz, ale za tym Sublime idzie ta idea projektów, takich, idea... No to akurat można w Notepadzie tam rozwiązać trochę, czy w czymś innym. Jakby tam troszeczkę więcej chyba rzeczy jeszcze było, ale to nie znaczy, że trzeba korzystać z tych wszystkich rzeczy, które tam były podane, nie? Przez to. Jakby tak, to było takie... ja szczerze mówiąc, no tego, te rozdziały o Sublime pominąłem, bo jak zainstalowałem go i zobaczyłem, jak to działa i że nie działa, no to stwierdziłem, że to nic dla nas, ale może faktycznie jeszcze trzeba będzie do tego wrócić i zobaczyć, na ile te rzeczy, które on poleca robić w tym edytorze, można przeszczepić na inne dostępne dla nas narzędzia. Bo to wcale nie znaczy, że się nie da. Mm-hmm, to tak, to oczywiście prawda. To jest to. Postraciłem... Aha, no wiem. I chodzi mi o to, że to też trochę tak dzięki temu podcastowi, który robiliśmy o Macach, zacząłem no, bardziej pełnie znowu pracować i na Macu, i na Windowsie, co nawet w wielu sytuacjach bardzo mi się sprawdza i dobrze mi wychodzi. I szukałem takiego sposobu, jak rozwiązać to, żeby móc synchronizować i pracować jakby w taki efektywny sposób na obu komputerach. I to się okazuje, no nie jest takie wcale proste, bo to jak mówiliśmy, format Microsoft Word to dla mnie ewidentnie Word pod Windows i koniec, jeżeli chcę mieć sensowne formatowanie i gwarancję, że to będzie czytelne dla obu stron, czyli i dla osoby niewidomej i dla osoby widzącej. Takie tam importy, eksporty, jakieś pośrednie pages, coś, no to mnie jakoś niespecjalnie zadowala, chociaż jest teraz w mojej szufladzie jakiś ciekawy filmik Piotra Witka o formularzach, tabelach i eksporcie tych do Worda z Pages. Muszę posłuchać, bo być może rzecz prostsza niż myślę i jakoś tam też warta uwagi. No więc oczywiście pozostaje kwestia synchronizacji i tutaj to jest problem, bo każdy, czy w synchronizacji zarówno takiej wewnętrznej, czyli pomiędzy tym, co mam ja, ale pomiędzy też innymi osobami, gdybym komuś coś chciał udostępniać, tak? Bo oczywiście, jeżeli ktoś ma iPhone'a i Maca, znaczy no, używa iClouda, to wiadomo, można udostępniać nawet systemowe notatki i to mam wrażenie nie jest takie głupie, choć coś takiego jest też, że o ile no, Apple jest przyjemnym systemem, czy no, generalnie systemy Apple'owskie, to te aplikacje, notatki, przypomnienia, nawet podcasty, muzyka, one mają coś takiego w sobie, że czasami wkurzają, że interfejsowo, i one są dostępne oczywiście, ale interfejsowo nie tylko osoby niewidome wybierają czasem inne rozwiązania, bo one czegoś tam nie mają albo inne rozwiązania po prostu robią to jakoś tam lepiej. No i oczywiście z tymi chmurami jest tak, że nie wszyscy używają iClouda, więc no albo Dropbox, ale też niektórzy hejtują Dropboxa, bo 2 giga, bo ich wkurza ofensywnym interfejsem, bo coś tam, no to Google. No ale znowu nie wszyscy mają Google'a, nie wszyscy mają OneDrive'a i to są takie problemy, które zawsze gdzieś tam trzeba niestety albo stety brać pod uwagę. No i jeżeli chodzi o format, no to mówię tak, no to muszą być pliki tekstowe, tak, Unicode, no inaczej się po prostu nie da. No i przyjąłem sobie takie założenia i generalnie zaczyna mi to działać. Wybrałem iCloud i u siebie w iCloudzie mam w iCloud Drive folder. iCloud Drive widziany jest przez Windows, widziany jest przez Maca, no i oczywiście przez aplikację Files, pliki na iPhone'ie.
W EdSharpie mam w ulubionych rozmaite pliki tekstowe, które są mi potrzebne. Mogę je też oczywiście otworzyć czymkolwiek innym, notepadem i tak dalej, i edytować pod Windowsem. Przechodzę do Maca i na Macu w zasadzie to samo mogę robić tutaj dzięki za polecenie tym programem TextMate. No tylko znowu to jest problem taki, że to ktoś kiedyś powiedział, że na Macu właściwie trzeba mieć bardzo dużo edytorów, bardzo dużo różnych programów, bo każdy program ma coś, czego ten inny program nie ma. I dwa razy to samo można powiedzieć, jeżeli jeszcze chodzi o funkcjonalność z klawiatury i o dostępność. Bo no tak, Text Edit z różnych powodów nie do końca mnie na Macu zadowala, choć to nie jest głupi program. Używam sobie tego TextMate'a poleconego z racji, że on ma zakładki i ma to na pokrętle ma to coś, co się nazywa, znaczy w czynnościach, co się nazywa symbols, czyli właśnie nawigację po wspomnianych nagłówkach. To bardzo, bardzo, bardzo fajne. Ale na przykład tam nie chce mi działać, nie wiem dlaczego, sprawdzanie pisowni. To jakby system nie widział, nie może dlatego, że to jest angielski program, nie wiem, ale że jakby system nie widzi mi żadnych błędów. Nie wiem w sumie, z czego to wynika. No ale powiedzmy, że ten TextMate jest programem OK, choć zdaje się, że on nie ma tego autosave'u i wersjonowania, co ma na przykład Text Edit, ale tutaj nie jestem tego pewien. No więc posiłkuję się innymi programami. Z jednej strony jest to Byword, to program płatny, który to trochę tam teraz no, nie ma nowych funkcji, ale jest jakoś tam cały czas od pewnego czasu ponownie wspierany i używam go dlatego, że no tylko właściwie z dwóch powodów, dlatego, że ma bardzo fajne funkcje skrótów klawiszowych do Markdowna. I ktoś kiedyś mnie pytał, po co mi właściwie skróty klawiszowe do Markdowna, kiedy z ręki się robi listę i tak dalej. No po to, że po pierwsze jak zacznę pisać listę i naciskam Enter, to on sam stawia gwiazdkę. Po drugie i spację. Po drugie, że z czystego tekstu można w ten sposób bez listy bardzo łatwo zrobić listę albo usunąć te znaki gwiazdki i przekształcić listę na tekst normalny. W Bywordzie to się robi po prostu idealnie. Zaznaczamy sobie shiftem, z shiftem normalnie, no po prostu tekst, naciskamy Command L, tworzy się lista, tak? I to generalnie taka inteligentna lista, że on jakoś tam domyśla się te akapity, te nowe wiersze on wykrywa i oczywiście to nie, działa nie zawsze, tam trzeba pewne rzeczy poprawiać, jeżeli się coś nie mieści w jednym wierszu, ale generalnie działa to OK. No i drugą taką rzeczą, którą ma Byword, jest to, że bardzo łatwo kursorem możemy podejrzeć markdown, liczba słów, liczba znaków. Nie musimy wchodzić w żadne tabele, w żadne dodatkowe funkcje, czy czegoś tam uruchamiać. No i dlatego ten Byword też mi się przydaje. No ale to niestety nie koniec na tym, bo jest jeszcze Ulysses, który jest takim programem, jak pamiętamy być może z tamtego podcastu, no też trzeba będzie o nim kiedyś pomówić głębiej, specyficznym, bo to jest edytor markdownowy, ale oparty na takiej wewnętrznej bazie danych, czyli że mamy tak trochę jak na Gmailu wszystkie foldery, 7 dni, coś tam i tworzymy wewnętrzne notatki wewnętrzne, które możemy potem eksportować do formatów wszelakich. Tylko że i jest bardzo ładnie działa sprawdzanie pisowni, bardzo ładnie działa nawigacja, ale tylko niestety po nagłówkach, po innych elementach już tak ładnie z skrótami klawiszowymi tego się nie da robić. No więc Ulysses mi się przydaje do tych głównie do tej korekty, ale zrobiłem sobie coś takiego i to działa naprawdę bardzo dobrze, tylko dla plików tekstowych, a nie dla plików tych z bogatym formatowaniem jak RTF, DOCX, PDF, tam inne już nie. Mianowicie dodałem sobie, jest taka funkcja w Ulyssesie, która się nazywa Add External Folder, czyli dodajemy sobie zewnętrzny folder, jakieś tam określone foldery, on tą strukturę folderów nawet widzi i w tym momencie w Ulyssesie, na naszej liście, w tej bibliotece, gdzie mamy listę wszystkich notatek i listę tych różnych grup, bo to są takie grupy, nie foldery, tylko grupy, czy filters, już nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie, filtry to jest chyba coś jeszcze innego. I po prostu tam się pojawiają z foldery z dysku, czyli ten dokument, niech będzie, notatki Tyflo, no tam jakieś foldery, w których sobie coś dodałem. I w ten sposób z poziomu Ulyssesa jestem niech będzie na tej liście notatki Tyflo,
naciskam sobie Command N, czyli nowy plik, Command 3, coś tam piszę, wychodzę z tego Ulyssesa i patrzę w Finderze, jest utworzony już plik tekstowy tam o takiej nazwie jak pierwszy wiersz tego pliku. I mogę to w zasadzie edytować tym czymkolwiek, czyli tym bywordem, nawet pod Windowsem, potem wracam do Maca, do któregokolwiek programu, do Ulyssesa również i w założeniu synchronizacja powinna się odbywać w czasie rzeczywistym albo prawie rzeczywistym. I nie tylko w założeniu, bo to rzeczywiście na ogół w 99% działa dobrze. Mac nawet w locie, jak w EdSharpie coś zmienię, to na Macu od razu to się zmienia momentalnie. Ten plik się jakby aktualizuje w czasie rzeczywistym akurat. Mam na myśli TextMate i EdSharp. No w EdSharpie to trzeba tam zapisać ponownie ponownie go wczytać. To oczywiście każdy z rozwiązań jest ryzykowne, bo ono ma każde swoje plusy i minusy, to trzeba uważać oczywiście, ale no, taki system mimo pewnych jego mankamentów, niedoskonałości, pewnej być może niezgodności gdzieś tam wersji, możliwości zgubienia pliku czy tego, że łudzimy się, że coś się zsynchronizowało, a się nie zsynchronizowało, no ma sporo plusów, tak? Tym bardziej, że pewne rzeczy łatwiej mi podejrzeć podyktować na Macu, potem podejrzeć pod Windowsem. Tu też jakby dzięki Michał za to, co mi poleciłeś, edytor Zbigniewa Lewickiego, który nie umie, jeżeli chodzi o edycję, nie umie prawie nic, ale umie jedną rzecz robić świetnie, bardzo ładnie podglądać Markdown w takim wirtualnym buforze. Więc no i tak się wspieram tymi różnymi narzędziami międzysystemowo i coraz bardziej mi się to podoba, choć pewnie sporo jeszcze przede mną różnych jakichś tam. Oj, i chyba nam Michała wyrzuciło, albo to u mnie się pojawił jakiś problem, ale to nie. No, to jest. Tak, to u Michała jest, to u Michała jakiś kłopot niestety z łączem. O, jesteś. Gdybyś mógł, Michale, jeszcze tę ostatnią myśl powtórzyć, bo jakiś problem miałeś drobny z internetem. O, przepraszam, to nie wiedziałem. A co mówiłem? Na czym skończyłem? No, tak trochę dwusystemowo, ale... A nie, no dobrze, no na tym, że ogólnie dwusystemowo to mi się sprawdza i że jeszcze sporo przede mną, żeby tam poodkrywać te różne zależności, jeszcze jakieś tam najlepsze aplikacje, bo tych edytorów, szczególnie na Maca, jest całe mnóstwo i każdy ma coś fajnego, czego nie ma ten inny, no więc pewnie mówię, że sporo jeszcze opowieści za czas jakiś. I to chyba tyle. Jeżeli jakieś pytania, to coś jeszcze mogę dopowiedzieć ewentualnie. Ja jeszcze tu miałem pytanie, tylko muszę je teraz znaleźć, bo niestety gdzieś mi ono uciekło, ale to już momencik. Było pytanie od Piotra do ciebie, Michale. Mhm. O, i już je mam. Michał miał podzielić się swoimi wrażeniami z używania Q-Braille'a. Czy mówił już o tym? Q-Braille XL. No niestety Q-Braille XL nie mówiłem, bo nie dostałem tego Q-Braille'a i nie wiem, czy go dostanę. Mam nadzieję, że tak. Coś tam się przedłuża z firmą ECE. Konrad mi, Łukaszewicz, napisał, że coś tam mieli jakąś... no coś tam było z urządzeniem, że nie działało, czy coś. No pewnie tak było rzeczywiście i no mam nadzieję, że tego Q-Braille'a dostanę kiedyś jeszcze. Więc jeżeli tak będzie, to oczywiście się podzielę wrażeniami. Okej. No to więcej pytań nie ma, przynajmniej ja ich nie widzę. No dobrze, to chyba tak jeszcze myślę, ale no tak. Aha, no i jeszcze tak się tak odniosę bardzo pokrótce. No też będę chciał testować, ale nie wiem, czy mi się uda ten nowy Capsys, tak? To myślę, że urządzenie tak. Potencjalnie ciekawe, pewnie drogie, droższe będzie niż Blind Shell. No, ciekawe, bo to już Android 11, to już ekran dotykowy, jednak klawiatura taka normalna. Także, no, nie wiem. Jestem dość mocno zainteresowany, znaczy no nie osobiście, żeby tego jakoś tam używać, raczej nie, ale parametrowo brzmi to dobrze. Dobrze, tak.
No to jak będziesz miał jakieś bliższe informacje, to aż sam jestem ciekaw wrażeń, bo brzmi to obiecująco, aczkolwiek mówię, nie słyszałem żadnych opinii ludzi, którzy używali Capsysa dwójki. Smart ja wiem, że Capsys 1 był bardzo toporny, ciężko działający i w ogóle, no ale znowu wiem to od kogoś, kto na co dzień tego nie używa, więc to też takie, ponoć Capsysa 2 poprawiono, więc ciekawe jak ten trzeci telefon, ale a propos jeszcze takich tych telefonów, to dobrze zrozumiałem, że Blind Shell dostał czytnik dokumentów, dobrze zrozumiałem? Tam Łukasz mówił przez telefon. Tak, czytnik, no taka informacja też się pojawiła. No tak, tylko że Blind Shell, ja się tak zastanawiam, bo czym ten czytnik, bo on miał czytnik DAISY, który w zasadniczo, on otwierał już te wszystkie formaty. On czytał te, może tam jakaś nawigacja jest lepsza, coś, nie wiem, ale tam jak pamiętam, to Blind Shell. I wspiera być może więcej formatów jakichś. Bo te EPUBy, te XT, on tam czytał wszystko i to tak nawet tam nawigacja była nie najgorsza po tym. Więc w sumie nie wiem. To dowiem się może też czegoś od Darka pewnie. Dobrze, to nie przedłużam. Dziękuję. Okej, dzięki Michale w takim razie za telefon. Dzięki. To przechodzimy w takim razie do następnego newsa. Jeśli mogę się wtrącić jeszcze z takim szybkim ogłoszeniem, bo wcześniej powiedziałam o tym, że trochę zachęciłam Państwa słuchających do tego, żebyśmy może spróbowali tych gestów nawigacyjnych w Androidzie ze wsparciem komentarzy, dali temu szansę, ale odwołuję to i cofam tę zachętę. Dlatego, że teraz próbowałam dwa razy to uruchomić i za każdym razem, kiedy przełączałam ustawienia w Androidzie tego właśnie pomiędzy przyciskiem a gestami, to komentarz mi się w ogóle wysypywał całkowicie, a z kolei no TalkBack musiał mi posłużyć tylko do tego, żeby wrócić na te przyciski, dlatego że TalkBack nie wspiera jakby nie wspiera tych przycisków, więc nawet trudno byłoby jakkolwiek zrestartować komentarz, no można byłoby restartować telefon, ale nie wiadomo na ile by to było bezpieczne, więc może faktycznie poczekajmy na jakiś czas, kiedy to będzie bardziej stabilne, bardziej pewne, bo właśnie dwa razy mi się skończyło to w całkowitym ubiciem aplikacji komentarzy. No to szkoda trochę, że to tak działa, ale może zostanie to naprawione. To przechodzimy do kolejnego newsa. Tym razem coś, ogłoszenie można powiedzieć dla studentów różnych filologicznych kierunków. Tak jest. Są poszukiwani studenci kierunków filologicznych i przyszło takie ogłoszenie na moją skrzynkę pocztową, które to teraz pozwolę sobie odczytać. Fundacja Strefa Innowacji w ramach projektu Lektorzy Sprawni Online oferuje kompleksowy program szkoleń wraz z możliwością podjęcia pracy dla absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków filologicznych. Takich jak filologia angielska, lingwistyka stosowana i pokrewne. Program dedykowany jest osobom z dysfunkcją wzroku z terenu całej Polski. W ramach działań projektowych oferujemy szkolenia metodyczne i informatyczne, przygotowujące do prowadzenia zajęć online, szkolenia ze stosowania narzędzi i materiałów opracowanych w ramach projektu, bieżące wsparcie metodyczne w ramach odpłatnych praktyk prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania w małych grupach słuchaczy od września 2022 roku. Warsztaty rozwijające umiejętności pracy z grupą. Indywidualne spotkania coachingowe, spotkania w grupach sieciujących, wymiana doświadczeń i opinii, warsztaty prawno-informacyjne z zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz kontaktowy na stronie projektu i tutaj mamy taki adres lektorzy.strefa.org.pl
/zgłoszenie/lektorzy. No i warto się pospieszyć, bo na zgłoszenia oczekują tylko do 22 kwietnia tego roku, więc już naprawdę niewiele czasu zostało. Ale jest jeszcze mail kontaktowy. Gdyby na przykład komuś się z jakiegoś powodu nie chciał ten formularz wejść, nie chciał się wczytać, byłyby tam jakieś problemy, no to zawsze warto napisać jeszcze na ten adres mailowy kontakt@strefai.org.pl. kontakt@strefai.org.pl. I zresztą w ogóle warto przejrzeć tę stronę projektu lektorzy.strefai.org.pl. Tam z pewnością znajdziecie informacje na temat tego, co należy zrobić, żeby się zgłosić. A trzeba przyznać, że dla kogoś, kto jest albo po studiach filologicznych i ma jakiś problem ze znalezieniem pracy, albo ktoś chciałby w ogóle spróbować, bo jest na końcu swojej studenckiej drogi i chciałby popróbować swoich sił, no to jest to całkiem fajna opcja. To się zgadza. I teraz news a propos Telegrama od Mikołaja. Telegram będzie się tu u nas kilkukrotnie pojawiał. Zaczynamy od raczej niefajnych informacji. Tak, bo pojawiła się aktualizacja Telegrama na iOS-a, która do mnie na szczęście jeszcze nie dotarła, ale aktualizacja psuje dwie rzeczy. Po pierwsze, psuje przesuwanie się w lewo. To znaczy nie możemy się na liście wiadomości przesuwać w lewo, co znacznie utrudnia czytanie czatów jakby wstecz. Musimy gdzieś ewidentnie ręcznie przewijać, znaleźć swoje miejsce i czytać od tego miejsca w prawo i podobno działa to wtedy lepiej, ale no jest źle i ciężko się tego używa. No i drugi problem, podobno aplikacja działa tragicznie do tego stopnia, że praktycznie nie da się jej używać na iPadach, bo tam mamy widok taki z listą czatów osobno i jakby lista czatów jest obok listy wiadomości i klikając na czat na liście czatów po prostu zmienia nam się to, co mamy na liście wiadomości, no tylko że tej listy czatów z voiceoverem nie widać. No, super. A teraz coś a propos udzielania zdalnego wsparcia. I to ma być coś, co działa bez względu na używane technologie wspomagające. Paweł znalazł te informacje. Dobrze, że Michała wspomniałeś, bo to do Michała pytanie mam. Czy ty, Michale, kojarzysz ten produkt Remote Incident Manager? Oczywiście, że kojarzę. Nie miałem, co prawda, nigdy okazji się tym bawić, bo to jakoś specjalnie tanie nie było. To kiedyś firma Serotek miała w swojej ofercie i tam były takie dwa produkty, Remote Incident Manager i Remote Access Manager, RIM i RAM. I to było w zależności od tego, czy chcemy łączyć się z serwerami, czy z użytkownikami. I zdaje się, że właśnie RIM to było do łączenia się z użytkownikami, czyli taki TeamViewer, można powiedzieć. Dokładnie. I tu wiele się nie zmienia, jeśli chodzi o to, kto jest właścicielem tego produktu, bo no, Serotek zmienił się w Pneuma Solutions, czy tam Pneuma Solutions, jak to się ładnie po angielsku czyta. I ma wyjść niebawem wersja 3.0 Remote Incident Managera. I teraz nie wiem do końca, na czym polegają nowości w wersji 3.0, a co jest już tym, co jakby od początku było, bo tak. Prawdopodobnie było to od początku, czyli jakiś rok 2007, może nawet wcześniej. 7, 8, 6, coś koło tego. Tak. Była możliwość taka, żeby dźwięk oraz obraz z komputera zdalnego był transmitowany do nas. Czyli to, co TeamViewer już oferuje w standardzie, co RTP w Microsoftie też już oferuje i tak dalej. Opcja zamiany w drugą stronę, czyli gdybym ja na przykład komuś oferował wsparcie, ale na przykład chciałbym tej osobie pokazać, jak ja coś robię, no to mogę szybko zamienić tak, że ta osoba słyszy dźwięk ode mnie. I wtedy ja mogę zademonstrować, jak wykonuję jakąś czynność. Przypuśćmy, że to jest osoba, którą niewidoma, którą uczę czegoś, której coś pokazuję. Pokazałem, jak to zrobiłem. Pstryk, przełączam znowu w drugą stronę. Ja słyszę, jak to wszystko jest u nich, u tej drugiej strony i ta osoba może sobie próbować sama to, co ja przed chwilą zademonstrowałem. To prawdopodobnie też już było.
wymiana plików między hostem a klientem. No i właśnie, i tutaj kwestia, która chyba jest nowa, no bo wcześniej to rozwiązanie zakładało, że używamy screenreadera System Access, czyli tego serotekowego screenreadera, który no zdaje się, że już nie istnieje. Natomiast teraz się okazuje, że to rozwiązanie będzie prawdopodobnie wspierać w tej wersji trzeciej NVDA, czyli teraz tak. Instaluję hosta u siebie i instaluję klient, znaczy hosta na maszynie, jakby daje możliwość, żeby dało się połączyć tam ze zdalnym komputerem i u siebie połączenie będę inicjował. I teraz nieważne, czy to jest osoba niewidoma, czy to jest osoba widząca, czy ta osoba ma NVDA, czy JOSa, czy czego tam używa, czy w ogóle niczego nie używa, ja mogę się podłączyć z wbudowanym w to rozwiązanie NVDA-em do właśnie tego menedżera po drugiej stronie. I to jeszcze w taki sposób, że u tej drugiej strony nie dzwoni, nie mówi żadna synteza mowy. Synteza jest tylko u mnie. I w ten sposób mogę dokonać jakichś zmian, zrobić co tam mam do zrobienia i się zwinąć z tego systemu. To jest prawdopodobnie coś, co dojdzie w tej nowej wersji. O tych nowościach i rzeczach dowiadujemy się z Mozen at Large, najnowszego odcinku. I bardzo możliwe, że no właśnie, już wkrótce się przekonamy, jak to wszystko działa. Koszt takiego rozwiązania to jest no właśnie dość wysoki, bo $50 miesięcznie lub 500 rocznie. No więc najtaniej nie jest, ale może się okazać, że w jakichś konkretnych kontekstach, gdzie ten NVDA Remote jest za mało bezpieczny, ewentualnie chcielibyśmy wspierać gdzieś tam kogoś, komu nie chcemy NVDA instalować takiego permanentnego, może się okazać, że będzie to jakieś ciekawe rozwiązanie. No ciekawe, zobaczymy, jak wyjdzie. No powiedzmy sobie szczerze, dla jakiejś firmy, która miałaby coś takiego kupić, $50 miesięcznie, to nie jest dużo. To nie są wielkie pieniądze. To kiedyś kosztowało znacznie więcej, pamiętam, że to jak zobaczyłem ceny, no to stwierdziłem, że no nie. To jednak nie. Oczywiście zakładam, że licencjonowanie będzie per operator, a nie... Tak, per klient, to znaczy, że może więcej osób dzielić jedno konto i robić sobie tam sesję, ale nie można robić dwóch sesji jednocześnie. To jest jedno i oczywiście zakładam, że powiedzmy mogę się z tego jednego konta połączyć z nieograniczoną ilością końcówek tych klienckich. W sensie, że w ten sposób to ma działać. No bo jeżeli miałoby to działać tak, że jeszcze za każdego użytkownika, któremu mam świadczyć tę pomoc, musiałbym płacić, a powiedzmy jest firma, która ma, nie wiem, jednego niewidomego specjalistę od IT, ale pracowników ma 500 i potrzebne jest, byłoby tam na przykład, nie wiem, 500 licencji, no to już wtedy to nie wygląda to fajnie. Robi jakby trochę. No. Tak. No dobra. A kiedyś to tak wyglądało. Ja akurat nie chcę mówić, że w tym momencie w przypadku Serotka, bo nie pamiętam. Wiem, że ceny wcale nie były zachęcające, ale nie chcę teraz twierdzić, że to akurat oni mieli taki model biznesowy, ale kiedyś w ogóle te ceny za wsparcie, za narzędzia do takiego zdalnego wsparcia, czyli za coś, co tak naprawdę jak ktoś chciał, to mógł sobie ogarnąć w formie darmowych narzędzi. Mówię o osobach widzących, no to były naprawdę dla osób niewidomych zaporowe. Dobrze, że się to zmienia. Tak. Kwestie kosmetyków w Tyfloprzeglądzie się czasami pojawiają, choć dość rzadko, więc gdyby ktoś czegoś takiego oczekiwał, to w tym momencie ma szansę na coś ciekawego dla siebie, bo Paulina znalazła informacja, która dość mnie tak zastanowiła, bo to są opracowane listy kosmetyków głównie do makijażu dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. O co chodzi? Tak, jest to lista kosmetyków. Nie wiem, jak jest z ich dostępnością w Polsce, ale jakoś tak sobie przeglądałam różne rzeczy, w ogóle nawet nie pod kątem tego przeglądu, aż tu nagle taki news,
W sensie taka lista. Jest tam 17 produktów z linkami do zakupu. Przy czym problem jest taki, że bardzo wiele produktów jest jakby na tej liście ze względu na osoby słabowidzące. I tam chodzi o to, że jakby produkt jest jakiś tam... ma jakby jakiś intensywny kolor, albo na przykład ma wbudowane podświetlenie, albo coś tam. Ale jest parę produktów, które są wyróżnione ze względu na osoby niewidome. Jest na przykład podkład, który długo trzyma makijaż, dzięki czemu według autora tej listy, autorki w zasadzie, nie trzeba się aż tak martwić o wieczne poprawianie tego makijażu. I są też produkty z wytłoczonym logo, dzięki czemu nie pomylimy się, sięgając po taki produkt, bo rozpoznamy to właśnie po tym wytłoczeniu. Nie sprawdzałam dokładnie tej listy, ale jeżeli ktoś byłby ciekawy, no to link jest w komentarzu. Cóż, autorka sama podkreśliła, że jakby to no, do dostępności daleka droga, ale jakby stwierdziła, że zawsze lepiej próbować i nawet zaznaczać producentom, że jakby używamy tego w takim kontekście dostępnościowym, zgłaszać jakieś uwagi, sugestie, problemy, bo może dzięki temu będzie z tym coraz lepiej, bo na razie nie jest aż tak super, no ale coś czasami kupić trzeba z tej kategorii. Pojawiło się pytanie na Facebooku od naszego słuchacza Piotra. Hej, hej, czy to prawda, że w Plus z GSM będą iPhony? Coś wiecie o tym? Piotrze, jako użytkownik sieci Plus mogę powiedzieć tylko tyle, że owszem, taką wiadomość dostałem wczoraj. Wiadomość była taka bardzo enigmatyczna i informująca tylko, że już wkrótce iPhone do kupienia w Plusie. Bodajże tam była mowa o iPhone'ie w wersji 13, że sprzedawany na warunkach, jakich jeszcze nie było, czy tam w ramach jakiegoś nowego, innowacyjnego programu. I link w tej wiadomości otrzymałem, za pomocą którego można było się zapisać na listę, w sensie wprowadzić swój numer telefonu i uzyskać powiadomienie, uzyskać informację, kiedy te iPhony w Plusie będą dostępne. Zrobiłem to słyszałem... i jak coś będę więcej wiedział, to się podzielę, ale ty, Tomku, coś więcej wiesz? Gdzieś tam na chyba Telepolisie czy gdzieś wyczytałem, że to gdzieś początek maja ma być, albo pierwsza połowa w każdym razie, ale chyba nawet pierwsza połowa pierwszej połowy. A jakieś przecieki masz na temat tego innowacyjnego systemu sprzedaży? Wiesz co, szczerze mówiąc, nawet nie czytałem tego newsa, tylko coś mi mignęło, że w maju, że iPhone, że Plus, więc okej. No Plus na razie wiele nie chcę powiedzieć na ten temat, no ale może w końcu coś dadzą znać, no na pewno niedługo. Kiedyś tak. No i tym kończymy tą rubryczkę Tyflowieści i zaczynamy technikalia bardziej takie uniwersalne i zaczynamy od dobrych wiadomości dla użytkowników Telegrama, ale no Androida. I na Androidzie, mimo tego, że Telegram sam w sobie jest naprawdę nieźle dostępny, powiedziałbym, że lepiej dostępny niż WhatsApp chociażby, na iOSie jest zupełnie odwrotnie, to teraz jeszcze, znaczy teraz, od chyba jakiegoś czasu, alternatywny, zresztą nie jeden chyba, alternatywny klient Telegrama, bo zdaje się, że Telegram pozwala w ogóle na tworzenie klientów swojej społecznościowy, Telegrama, tak? No i to się nazywa Nekogram, pisze się chyba nawet przez K, i Nekogram to jest dość ciekawy klient Telegrama, ponieważ on bazuje na oryginalnym
kodzie aplikacji Telegram, w związku z czym on wygląda praktycznie rzecz biorąc tak samo jak oryginalny Telegram. I gdzieś tam jak rozmawialiśmy sobie, to podobno okazuje się, że bardzo szybko, gdy są wprowadzane jakieś zmiany w Telegramie oficjalnym, to Nekogram tego samego dnia, czasami następnego dnia ma te zmiany już wprowadzone u siebie. Natomiast, żeby nie było, że to jest w sumie to samo, więc po co to, to on w ustawieniach ma swoich kilka ustawień, osobną taką gałąź ustawień, ustawienia Neko, i to są ustawienia dotyczące tylko i wyłącznie tego programu, i tam jest kilka ciekawych rzeczy, bo na przykład są opcje dostępności. Typu na przykład w Telegramie jest tak, że jak przesuwam się palcem góra-dół, to się wiadomość przewija, można to sobie wyłączyć. Jeżeli mamy grupy, kanały, wiadomości prywatne, to informacja o tym, że to jest grupa, że to jest kanał, może być czytana przed nazwą albo gdzieś tam w środku, na przykład grupa, jaka tam jest, Andek na przykład, jest taka grupa na Telegramie niewidomych użytkowników Androida. Grupa Andek, ileś tam nowych wiadomości, albo Andek, grupa, ileś nowych wiadomości, albo Andek, ileś nowych wiadomości, grupa. Więc jeżeli znamy, wiemy, co jest czym, to można sobie te informacje chociażby przerzucić na koniec i no troszkę szybciej sobie z tym komunikatem, no troszkę szybciej odsłuchać ten komunikat. Tam jest jeszcze, są jakieś ustawienia przejrzystości, czegoś tam jeszcze. I jest jedna rzecz, która mi się dość mocno spodobała, ponieważ w tym kliencie można sobie również polepszyć jakość dźwięku wysyłanego. To jest nadal mono, przynajmniej na tych telefonach, na których to już słyszałem w praktyce, ale to już nie jest tak jak na WhatsAppie czy na oryginalnym Telegramie 16 kHz, tylko no, znacznie wyżej. Nie wiem, czy to jest 48 czy 32, to jeszcze nie sprawdzałem. Na pewno jest dużo lepiej, dużo przyjemniej się tego słucha. I no, możliwe, że w ogóle zrezygnuję z Telegrama na rzecz tego właśnie Nekograma. Jeszcze sobie to testuję, ale takie pierwsze wrażenia mam dość pozytywne. Nie wiem, czy wy testowaliście ten klient? Ja myślę, mam to w zamierze. A Tomku, ta lepsza jakość dźwięku odnosi się do rozmów głosowych, do wiadomości głosowych, czy do jednego do wiadomości innego? Głosowych, bo jakość rozmów nie jest zła. Natomiast jakość wiadomości no, pozostawia trochę do życzenia, więc jakość tych wiadomości naprawdę jest jest bardzo zauważalnie lepsza. To ja myślę, że warto wspomnieć o tym, że za poprawki dostępności odpowiedzialny jest tam Sasza Kozłowski z Białorusi, który był proponentem zmian, jeśli chodzi o normalnego Telegrama, zwykłego, że tam na GitHubie był ticket, ja o nim mówiłem jeszcze w tym przeglądzie, o chyba z rok temu, gdzie mieliśmy nadzieję, że Telegram coś tam wprowadzi, były jakieś rozwoje, był pull request nawet wysłany do repozytorium Telegrama, pewne poprawki po pewnym długim czasie zostały wprowadzone, ale to było tak naprawdę wywalczone. Inne poprawki nigdy się nie pojawiły. Poprawa jakości wiadomości głosowych również była taką sugestią. No jak widać, znalazło to ujście nie w oficjalnym Telegramie, a w Nekogramie. No i od tego też są właśnie mody. Tak, tam jest jeszcze w ogóle kilka jakichś tam różnych ustawień, już ich teraz nie pamiętam. Z ciekawości ta kolejność odczytywania informacji, bo to była fajna opcja w Telelite. Telelite już został porzucony oficjalnie. To był ten płatny klient Telegrama, my o nim robiliśmy też jakiś podcast. Natomiast tam była możliwość właśnie przestawiania w dowolny sposób różnych informacji na elementach, które miały być czytane. No ile tam to jest dowolne? To jest jakiś szablon zmiennych, czy to jest... Nie, no po prostu są tylko trzy opcje, czy ma być dane przed, w środku, czy po. Aha, czyli sam ten element grupa lub kanał, tak? Tak, grupa, czy wiadomość, czy co tam jeszcze. Aha. Z tego, co przynajmniej wiem, tak jak na przykład ustawienia przewijania, to są albo procentowe, albo wyłączone. Nie ma na przykład przewijania sekundowego, że na przykład co 10 sekund. Szkoda, może to się pojawi kiedyś. Nie wiem, od jakiego czasu ten Nekogram jest rozwijany, ale na razie wygląda to nieźle, na tyle nieźle, że no, tak jak mówię, bardzo jestem
skłonny wyinstalować w ogóle oryginalny Telegram, zostawić Nekogram i zobaczyć, co z tego wyniknie. Szkoda, że na iOS-a nie ma takich klientów. Właśnie, pytanie, czy są jakieś plany w ogóle? Ktoś z was coś wie a propos tego? Czy w ogóle są jakieś plany przeportowania tego na iOS-a również? Chyba nikt nic nie wie. Coś dało, bo skoro Nekogram jest bardzo zsynchronizowany z tym kodem Telegrama, no to byłoby tu bardzo, bardzo dużo do zrobienia. To nie jest tylko przeportowanie, podejrzewam, ale też wprowadzenie wielu zmian i ulepszeń, skoro tam występuje tyle problemów. Jeżeli to jest fork Telegrama na Androida, no to by trzeba było zrobić osobny fork Telegrama na iOS-a. I tam dostępność poprawiać po prostu. Mówię. Ale z drugiej strony pytanie, czy to jest kwestia faktycznie wielu poprawek, bo pamiętacie, co było z dostępnością w Telegramie. Tam dostępność jest zrobiona, a przynajmniej była kiedyś, tylko ktoś to po prostu zakomentował. Tak, tam było jakieś, to jakby jeden konkretny ekran, bo ekran ustawień, tam była jakaś taka piękna funkcja, że o etykietuj przyciski. I ktoś nagle te sekcje o etykietuj przyciski wyłączył. Więc to pytanie, jak dużo pracy by z tym było. No ale pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie, no tu trzeba przyznać, że Android rzeczywiście sobie z Telegramem i kwestią dostępności tej aplikacji lepiej radzi. Użytkownicy iOS-a są poszkodowani po prostu. Jak na razie. Niestety, a szkoda, bo Telegram jest bardzo ciekawym klientem. No właśnie. I gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, czy aby na pewno, to Paulina znalazła jeszcze kilka nowych funkcji, które się w Telegramie pojawiły. Kusi tym bardziej. Dokładnie, ja się zachwycam od paru dni. Dokładniej to od czterech, bo od wtedy mamy nową aktualizację Telegrama, która co prawda iOS-a mocno psuje. Ale na Androidzie dodaje sporo bardzo ciekawych i użytecznych funkcji. Pierwszą, o której powiem, jest moja ulubiona, czyli ustawianie dźwięków wgrywanych na serwer Telegrama, na jakby wszystko, co można tam jakby ogłosić dźwiękiem powiadomienia. No bo w Telegramie mieliśmy już przez długi czas możliwość ustawienia sobie indywidualnych dzwonków powiadomień na różne grupy, kanały, czaty i na grupy. W sensie, Boże, na zgrupowane, w sensie no inaczej. Możemy sobie ustawić jeden dźwięk na wszystkie grupy, ale jednym wyjątkiem z tego będzie grupa Andek, która będzie miała swój osobny dźwięk. Tak, i to mieliśmy. Ale to, co teraz nam doszło, to jest to, że możemy wiadomości głosowe z Telegrama i pliki z muzyką, a także inne dźwięki do 5 sekund i do 300 kilobajtów poprzez sekcję ustawień wgrywać na serwer Telegrama, przechowywać je tam i używać jako dźwięków powiadomień, dzięki czemu te ustawienia nie będą nam się traciły w momencie zmiany platformy, zmiany urządzenia, w momencie przeinstalowania systemu, w momencie przeinstalowania aplikacji Telegram. Te dźwięki nam będą w ustawieniach cały czas takie same. No a poza tym to, co też zyskujemy, to jest to, że społeczność się zainteresowała i poza oficjalnym kanałem stworzonym przez jakby grupę rozwijającą Telegrama, tam jest chyba t.me/custom-notification-sounds, tam jest parędziesiąt tych dźwięków, chyba tam 20 coś czy 30 coś dźwięków różnych, tam są takie melodyczne bardziej dźwięki i są zwierzęce odgłosy. No to powstał jeszcze na pewno kanał, który po prostu sobie wrzuca jakieś losowe dźwięki. Jest ich tam bardzo dużo, ale chciałabym też w niedługim czasie odpalić taką fajną grupę dla ludzi, którzy będą tworzyć dźwięki. Jakby sami z siebie, tak jak ci ludzie od Telegrama, bez żadnych nielegalnych dźwięków skądkolwiek,
No tylko po prostu osoby, które tworzą dźwięki, będą się mogły podzielić z osobami, które będą chciały ich używać. Na razie jestem na etapie tworzenia paru dźwięków na zachętę, żeby rozpropagować grupę. Tym niemniej właśnie mi się wydaje, że bardzo fajna rzecz. Kolejna sprawa dotyczy skryptów w JavaScriptie, które możemy używać, aby usprawnić nasze boty. I na przykładzie stworzonego też przez grupę rozwijającą Telegrama bota do zamawiania fikcyjnych fast foodów Burger King Bot, możemy sprawdzić, jak to wygląda. Wygląda to tak, że mamy sobie zwyczajnego bota do Telegrama. Może on po prostu mieć, no, wyglądać tak jak każdy inny bot, ale na pewne komendy mieć reakcję taką, że jakby zgłosi chęć wyświetlenia strony i wtedy dostajemy takie okienko dialogowe, jak klikniemy na to, że ten bot chce otworzyć własną stronę. Pozwoli mu to na zebranie podstawowych danych o urządzeniu, takich jak adres IP itd., itd. Dajmy tam OK przycisk i mamy taką mini stronkę, mini przeglądarkę, która nie ma paska adresu, ni innych takich rzeczy, tylko właśnie jest sama strona, na której robimy to, co mamy zrobić i jakby wychodzimy z niej. Bot otrzymuje te informacje i będzie mógł do nas pisać w oparciu o to, co my tam zrobimy. No i właśnie na przykładzie tego zamawiania jedzenia fajnie było to pokazane, bo tam na tej stronie mieliśmy taki jakby wybór tego, co można zamówić, cenę, przycisk dodania do koszyka i przycisk już finalnego zamówienia. Zresztą nie pamiętam, czy to nie było tak, że ten przycisk jakby jakoś nas automatycznie z tej strony jakby kończył naszą pracę z tą stroną, zamykał ją i później dostawaliśmy wiadomość od bota, że twoje zamówienie jest już jakby przyjęte, wypełnij dane dotyczące dostawy i użyj karty kredytowej, aby zapłacić. No oczywiście tam była też informacja, że karta kredytowa, no to trzeba było tam wpisać jakieś losowe znaki, znaczy losowe liczby w dacie, w CVV, po prostu, żeby potestować, jak to tam wygląda. Ale myślę, że ma to spory potencjał, jeżeli ktoś by chciał zrobić bota, który właśnie ma wyświetlać sporo informacji, które by się trudno przyglądało jako wiadomości, które nie mogą mieć żadnego markdowna, ani innych tego typu rzeczy, tylko właśnie po nagłówkach by się to ładnie można było przemieszczać po tym tekście i po innych elementach HTML, załóżmy. No, a w zasadzie JTS. Kolejna sprawa. Mamy niestandardowy, jakby mamy opcję niestandardowego ustalania, na ile chcemy wyciszać powiadomienia. Kiedyś to były konkretne wartości, teraz możemy sobie własne wpisywać. Przydaje się to, jak na przykład planujemy sobie 25 minut drzemki i na przykład czekamy albo na jakieś spotkanie biznesowe albo nie, co. Tak. Chociaż no w sumie do tego nie przeszkadzać z jednej strony. Ale nie, bo nie przeszkadzać to jedno, ale na przykład chcemy wyciszyć Telegrama, bo wiemy, że na nic tam nie czekamy, ale na przykład czekamy na coś na Teamsach. I niech te Teamsy nas obudzą, ale Telegram to niech mi da spokój. Na przykład, nie? Także ja myślę, że ten scenariusz jakby jest jakiś do dopasowania. W każdym razie po prostu fajnie, że taka funkcja jest. I mamy też funkcję automatycznego kasowania wiadomości po danym czasie. Co też się może przydać, jeżeli chcemy zachować bezpieczeństwo, prywatność lub porządek w swoich konwersacjach.
No to nowości rzeczywiście ciekawe i miejmy nadzieję, że kiedyś stanie się to wszystko fajnie dostępne dla użytkowników iOS-a, bo naprawdę Telegram jest bardzo ciekawym komunikatorem i też jakiś czas temu weszła na przykład moim zdaniem bardzo ciekawa wiadomość z punktu widzenia naszych grup, które do tej pory były głównie na WhatsAppie i są do tej pory głównie na WhatsAppie, ponieważ największym chyba problemem, mam wrażenie, tych grup jest to, że albo można informacje rozpowszechniać w jakiś sposób pocztą pantoflową, więc nie do wszystkich te informacje dotrą, albo można to umieścić na jakiejś stronie, tylko wtedy jest duża szansa, że zaczną wchodzić jakieś dziwne boty, powiedzmy, na te grupy, których zadaniem jest, nie wiem, zbieranie danych o użytkownikach. Natomiast na Telegramie, zdaje się, od pewnego czasu jest coś takiego, że można jak najbardziej podać link na stronie do grupy. Każdy może sobie, no właśnie, poprosić o dołączenie do grupy i dopiero administrator akceptuje lub nie akceptuje ręcznie każdą prośbę. Tego na WhatsAppie nie ma. Chciałbym, żeby to kiedyś się na WhatsAppie pojawiło, ale na Telegramie już jest. I to myślę, że byłoby bardzo też ciekawe rzeczy. No właśnie, ale skoro WhatsApp, to Paweł znalazł z kolei kilka newsów a propos nowości w WhatsAppie. Tak, nowości jest kilka, nad którymi WhatsApp pracuje. Jedne są bliżej, inne pewnie troszkę dalej, ale już w jakichś betach się pojawiają i no na razie wybrane osoby gdzieś tam to testują. I najważniejszą taką zmianą są społeczności. Społeczności, czyli jakby taka próba ujednolicenia różnych grup WhatsAppowych pod gdzieś jednym szyldem. Przykład, który został podany w komunikacie, to grupy szkolne, gdzie dyrektor szkoły zakłada grupę dla całej szkoły, no i tam są grupy na poszczególne klasy, jakieś tam grupy wolontariackie, kółka i tak dalej, po to, żeby to wszystko było gdzieś uporządkowane pod, tak jak już wspomniałem, pod jedną egidą, pod jedną marką, no ale nie wszystkich każda grupa musi obchodzić, to żeby nie pisać tego samego do iluś tam grup, no to można sobie wybrać. I teraz będzie możliwość wysyłania na pewno ogłoszeń do wybranych grup albo do wszystkich. To administrator będzie decydował, gdzie dane ogłoszenie wysłać, jeżeli ma pod jedną społecznością kilka grup. Mają dość narzędzia dla administratorów do usuwania wiadomości z grup, czyli jak tam są jakieś właśnie wiadomości, czy spamy, czy jakieś obraźliwe, czy jakoś inaczej naruszające regulamin, będzie teraz możliwość, żeby administrator takie wiadomości usuwał. Ponadto ma dojść transfer plików do 2 giga oraz rozmowy głosowe do 32 osób. No więc to się wszystko fajnie rozbudowuje. Dodatkowo też są teraz testowane ankiety w grupach na WhatsAppie i reakcje emoji na wiadomości. Więc no tutaj to wszystko się bardziej tak umessengerowia. Natomiast nie wiem do końca, jak konkretnie mają te społeczności wyglądać. Czy rzeczywiście będzie link do całej społeczności, po dołączeniu do której ja mogę wybrać sobie grupy, do których chcę należeć. Czy po prostu jak jestem członkiem jednej z grup, która jest częścią jakiejś społeczności, to jest tylko od strony administratora, czy jak? No, niby dla społeczności ma być osobna karta, mimo to czaty grupowe i prywatne będą się na razie nadal pokazywać na tej samej karcie, tak jak to się działo do tej pory. Więc to też nie jest tak, że nagle, tak jak tutaj mieliśmy troszkę nadzieję, że czaty grupowe się przeniosą do osobnej zakładki, a prywatne do osobnej, tylko gdzieś to będzie dalej trochę po nowemu, trochę po staremu. Czy jakieś jeszcze będą implikacje w związku z tym? Nie wiem. Myślę, że to trzeba będzie z czasem zobaczyć, natomiast no właśnie, jakby to się tak rozbudowało, to może społeczność osób niewidomych na przykład, to mogłaby być taka społeczność, w ramach której funkcjonowałyby gdzieś na wspólnych zasadach te wszystkie rozproszone grupy, że Android, że jakiś iPhone, że psy przewodniki, że orientacja w przestrzeni, że coś tam i po prostu po dołączeniu do jednej społeczności każdy mógłby sobie wybrać, które grupy konkretnie daną osobę interesują. No i to mogłoby być ciekawe. To się zgadza.
Także każdy komunikator ma mimo wszystko coś swojego i zobaczymy, co będzie dalej. A teraz Michał znalazł coś takiego, co w sumie nawet nie jak zapowiedzieć. Zróbmy skan z dowolnego elektronicznego dokumentu. Tak, konkretnie z pliku PDF. Konkretnie z pliku PDF. Czasem zdarza się tak, że z różnych powodów ktoś sobie życzy, żeby otrzymać skan. Żeby nie, że ten dokument nie może być z jakimś tam, powiedzmy, bezpośrednio dokumentem elektronicznym, ale to ma być skan, czyli ma być obrazek przeskanowany. No bardzo często też pojawia się kwestia podpisu, że ten dokument ma być podpisany. To rozwiązanie, o którym teraz mówię, no nam tego podpisu nie stworzy. Natomiast swego czasu mówiłem też o aplikacji, która nam może nasz własnoręcznie złożony podpis wklejać w dokumenty, więc można by było w ten sposób sobie tworzyć dokumenty, które podpisujemy naszym własnym, oczywiście podpisem własnoręcznie zrobionym, ale tylko raz i już. Natomiast aplikacja webowa, bo to jest aplikacja webowa, nazywa się lookscanned.io, czyli logscannet.io, działa w bardzo prosty sposób. Wczytujemy plik PDF, wybieramy, jak ten plik PDF ma zostać, no powiedzmy sobie to szczerze, zniekształcony, bo skan zawsze nam będzie ten plik zniekształcał, generował jakieś szumy. Wybieramy właśnie procentowo, jak ten obraz ma być zaszumiony, o ile stopni ma być przekręcony ten dokument i klikamy jeden przycisk, generuje nam się plik PDF ze skanem. Oczywiście ten skan nie jest dla nas już w tym momencie dostępny, ale jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, że musi przygotować sobie dokument, który wygląda jak skan, a nie ma skanera, no to jest do tego narzędzie. No to rzeczywiście ciekawe. Ja tak sobie siedziałem i wymyśliłem, że można by w takim razie by zrobić stronę, na której można by zrobić rzeczy, które wyglądają na nagrane. Czyli, że nie ty mówisz do mikrofonu, tylko jest nagrany twój głos przez głośnik. No dałoby się na przykład, no pewnie, zrobić. Tak. Czasem ktoś, wiesz, czasem zresztą ktoś faktycznie ma potrzebę użycia takiego efektu. Komu to będzie potrzebne, nie wiem, ale można. Dobrze, a teraz coś, co też wygląda na trochę dziwnego newsa. Strona z listą przydatnych miejsc w internecie. To Paulina coś takiego znalazła. Tak, w sumie zainspirowana tym, że jakiś dłuższy czas temu Michał mówił o newsletterze tworzonym przez sztuczną inteligencję, która codziennie wysyła nam jakieś ciekawe artykuły, czy też inne strony, projekty i tak dalej. Dzisiaj natknęłam się na taką stronę, na której mamy właśnie listę ciekawych stron, które można odwiedzić, przydatnych narzędzi właśnie webowych. I ta strona poza tym, że wyświetla jakby od najnowszych dodanych przez zespół, który ją rozwija, no to też można zapisać się na newsletter, dzięki któremu będziemy otrzymywać to, co na tej stronie będzie dodawane. W sumie są tam rzeczy, z których korzystam. Jest na przykład to narzędzie, które sprawdza, czy strona jest tylko dla nas niedziałająca, czy jakby serwer tego narzędzia też nie może się dostać do tej strony. Jest lalal.ai. No, jest parę takich fajnych rzeczy, o których nie zawsze się wie, a jednak się przydają. Jeszcze nie dostałam się tego newslettera, ale to dlatego, że zasubskrybowałam dzisiaj. Firma, która to robi, też zajmuje się jakimiś usługami sieciowymi, więc może faktycznie jakoś trafiają na te strony, stwierdzają, że może by faktycznie do szerszej wiadomości podać ich istnienie.
No cóż, wszystko co tam znajdziecie jest oczywiście po angielsku, ale jeżeli będzie tam coś, co może być ciekawe z naszej perspektywy, no to i tak najpewniej będę się tym dzielić na łamach przyszłych tych przeglądów. I został, zdaje się, ostatni news od Mikołaja, czyli coś, co działa poniekąd odwrotnie do tego, co większość z nas przynajmniej oczekiwałoby od sztucznej inteligencji w zakresie analizy obrazu. Z reguły sztuczna inteligencja przynajmniej dla nas ma rozpoznawać to, co jest na obrazie, a tu może stworzyć obraz z tego, co my jej napiszemy. Tak, i to rozwiązanie nazywa się DALL-E, jakkolwiek to się czyta. O co chodzi? Jest to sztuczna inteligencja, jak powiedziałeś, która potrafi dokładnie dwie rzeczy. Potrafi na podstawie tego, co jej wpiszemy, wytworzyć nam obraz oraz potrafi na podstawie istniejącego obrazu i prompta, czyli i tego jakiegoś kawałka tekstu, przerobić nam ten obraz na to, co wpiszemy. Oczywiście wiadomo, to są na razie prototypy, to są na razie eksperymenty i to, co obecnie gdzieś tam działa i co obecnie jest dostępne, co jest w ogóle jakąś chyba zamkniętą betą, z tego co wiem, dostępną dla nielicznych, bo kwestie nadużyć, wiadomo jak to jest. W każdym razie, na razie jest to niedoskonałe i czasami może to generować dziwne rezultaty. No i na razie podaję to jako taką trochę ciekawostkę techniczną, ale to też Nvidia coś takiego coś takiego zrobiła. Ja się nawet miałem okazję tym bawić, tylko to dawało jakieś strasznie dziwne rezultaty. To podobno, co jest teraz, daje podobno nawet całkiem ciekawe efekty. Ten cały gałgan w Nvidii to się chyba nazywało. Do tego stopnia, że jak podobno wpiszemy, nie wiem, jakąś postać z filmu fantazy trzymającą miecz świetlny, to dostaniemy faktycznie obraz tejże postaci trzymającej miecz świetlny, mimo że taki obraz jakby nigdy nie istniał. Względnie, nie wiem, kot siedzący na czymś tam i on potrafi podobno to ładnie generować. Ze smartfonem w ławce. To ciekawie na przykład. Tak. Ale jakby o co chodzi, bo jakby dla nas no, w tym momencie i w tej jakby iteracji nie jest to zbyt przydatna rzecz, ale myślę, że w ramach ciekawostki, co w przyszłości potencjalnie będziemy mogli z tym zrobić, no bo przecież jest czasami tak, że z tego czy innego powodu potrzebujemy do czegoś grafiki. Albo jakiś obraz, tak, jakiejś konkretnej grafiki, albo jakiejś konkretnej grafiki, którą mamy, przerobionej w jakiś sposób. Czyli nie wiem, mamy zdjęcie całe, a potrzebujemy tylko twarz. No to coś, co ze zdjęcia wyciągnie nam twarz, może być jak najbardziej, uważam, dla nas przydatne. Czyli ja nawet, nie wiem, jakieś... Zastosowanie. Co? Widzę jedno zastosowanie w sumie. Mhm. Załóżmy, że jesteśmy niewidomym programistą albo, nie wiem, otwieramy jakąś firmę, chcemy zaprojektować jakieś logo, nie chce nam się nikogo dokładnie wydać. Dokładnie, chociażby. I wiadomo, że możemy poprosić widzącego i wiadomo, że my nie widzimy też z takich rozwiązań, co nam wychodzi, ale myślę, że zawsze łatwiej jest poprosić jakiegoś widzącego pierwszego z brzegu po kolei, żeby sprawdził dokładnie. Co wiesz, to jest? Ale nawet jako jakieś demo, bo podejrzewam, że jakby ktoś robił jakąś poważną firmę, to i tak pewnie kogoś zatrudnił. Ale jakieś demo chociażby koncepcyjne, czy tam dokładnie. Wiecie co, dokładnie. Ja myślę, że no też bez przesady. Jeżeli, tak jak Tomek mówi, jeżeli potrzebujemy stworzyć jakieś logo, czy coś tego typu, od tego mamy grafików, od tego, jeżeli chcemy prowadzić biznes. Ale słuchajcie, media społecznościowe. W dzisiejszych czasach media społecznościowe to są obrazki. Teraz nawet jak piszemy jakiegoś posta na Facebooku, czy gdziekolwiek, to i tak wszystko lepiej się klika, jak to ma obrazek. Bardzo często nawet gdzieś powiedzmy ludzie, którzy działają w społecznościówkach i piszą nawet jakieś dłuższe teksty, to nie wiem, czy zwróciliście, ja mam parę takich osób, które w ten sposób robią, mam wśród obserwowanych na Facebooku, jest jakiś tekst i na samym końcu
taka krótka adnotacja. Zdjęcie dla przyciągnięcia uwagi. I w tym momencie okazuje się, że no, tak naprawdę post, nawet jeżeli będzie zawierał nasze złote myśli, jeżeli będzie super mądry, jeżeli będzie super fajny, to i tak fajnie, żeby miał tę grafikę. A jeżeli chcemy gdzieś tam tworzyć trochę tych treści, no to nie będziemy z każdym postem, z każdą grafiką biegać do kogoś, ej słuchaj, a to jest dobrze, a to jest źle, a to jest jak... Bo oczywiście są już teraz, i to nawet darmowe, te tak zwane stoki, te serwisy stokowe, albo za darmo, albo za niewielką opłatą, możemy sobie korzystać z różnych fotografii. Wybieramy, wpisujemy, co chcemy znaleźć, jest wyszukiwarka, jest to wszystko otagowane i możemy tam sobie bez większego problemu odnaleźć coś. Natomiast to może być kolejne narzędzie i kolejny sposób na to, żeby rzeczywiście nasz ten content w takich mediach społecznościowych, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, uczynić bardziej atrakcyjnym. Szczególnie, kiedy nawet... chcemy coś niestandardowego pokazać. Właśnie tak jak Tomecki, znaczy tak jak Tomek powiedział. Tak, kot ze smartfonem w łapce. Oczywiście. Ale to jest podobno nawet do tego stopnia, że tam widziałem jakieś artykuły typu, że stopa procentowa w tym miesiącu przekroczy ileś tam. To był jakiś serwis taki finansowy i tam była jakaś grafika, stosik monet rozsypany na stole, tak? Czy coś tego typu. Więc nawet w tego typu jakichś branżowych artykułach, tak, teraz które wszystko tam, się okrasza to grafiką. To wszędzie jest. Także to nie to, że tam nawet jakieś artykuły dla przeciętnego Kowalskiego, tylko naprawdę jakieś takie rzeczowe artykuły z jakiejś konkretnej dziedziny mają jakieś tam a jeszcze jakieś, obrazki. A żeby jeszcze artykuł był fajny, to dobrze by było do niego dodać, no wiadomo, tu tego nie zrobimy, ale może kiedyś jakieś na przykład fajne infografiki, fajnie wyglądające i inne tego typu rzeczy, bo to też jest coś, co przykuwa ludzkie oko. No żyjemy, chcemy czy nie chcemy, żyjemy w świecie, gdzie obraz jest bardzo, bardzo istotny. To się zgadza. I to była ostatnia informacja, która została zapisana w naszych notatkach. Pytanie, czy ktoś coś jeszcze w trakcie audycji, która była, nie było. 3 godziny równe w tym momencie mamy. Potrwała. Ja mam jeszcze swoje tradycyjne zebrane na końcu mini newsy. Mhm. Ale jeżeli ktoś coś ma, to oddaję pierwszeństwo. No chyba nie ma. Okej. Okay. No to takie sygnały. Znaczniki Yourway zostały wprowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach i w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Yourway to jest, zdaje się, troszeczkę jak to tu point, ale z Altixu. Dokładnie. Tak. I też w ogóle warto sobie przejrzeć ich bazę, bo tam mają różne rzeczy i wcale niekoniecznie są to znaczniki. Na przykład w ogóle gdziekolwiek oni cokolwiek robili, na przykład jakieś udogodnienia architektoniczne, chociażby na dworcu w Iławie, dziś sobie właśnie wpisałem i to okazuje się, że to właśnie oni też byli odpowiedzialni za robienie tych udogodnień i w prokuraturze że w Iławie także. Także to takie ciekawe rzeczy można znaleźć w tej bazie. To się obsługuje jakąś aplikacją też ten Yourway, tak, te znaczniki? Chyba jest aplikacja, nawet widziałem na kiedyś iOS-a na Androida. I Androida. Jest, okay. Jest aplikacja. Natomiast z kolejnych rzeczy ruszyły kolejne edycje programów następujących. Centrum Louisa Braille'a, Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach i Akademię Tenisa dla niewidomych i słabowidzących. Wszystkie te opisy są na stronie aktualności Polskiego Związku Niewidomych. No, nie będę o nich mówić, bo to tylko jest sygnalizacja, ponieważ najczęściej są to właśnie kolejne edycje i bardzo możliwe, że już się zetknęliście z tymi projektami. Zadebiutowała oficjalna aplikacja Mastodona na Androida, jest już dostępna w Google Playu. Mówię to między innymi dlatego, że jest społeczność Mastodona
dla osób niewidomych, więc może faktycznie też z Androida będzie się dało tam udzielać. Tak, nawet polska społeczność, Tyflodon. Polska. I cóż, nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat, na temat dostępności aplikacji, ale jakieś wrażenia od was z testów to dowiemy się też, jaka ona jest po najbliższym odcinku Blind Android Users Podcast, bo tak. Warren Carr, który jest hostem prowadzącym ten podcast, zdeklarował się, że przetestuje, że i coś o tym opowie. Dokładnie, więc jakieś informacje będziemy mieli na przyszły Tyflo Przegląd raczej. I taka rzecz, GitHub podobno zawiesza konta programistom z Rosji, nawet tym, którzy są lub byli luźno powiązani z organizacjami i firmami, na które nałożono sankcje. Więc cóż, no skoro są to masowe zawieszenia, to radzę pobrać sobie najnowsze wersje programów, czy też wtyczek innych rzeczy, których używamy, a które są napisane przez rosyjskich programistów, bo to nigdy nie wiadomo. Mówię tu na przykład o Yandex Translator do NVDA. Mówię tutaj ciekawie jak RH Voice. O Capture Serverze, nie wiem właśnie jak z RH Voice'em. I to nie jest jakiś, nie wiem, jakaś próba zachęcenia do używania rosyjskiego oprogramowania, czy też coś w tym stylu, ale no są takie rzeczy, do których nie ma alternatywy. No i średnio możemy jako użytkownicy jednak gdzieś tam trochę ograniczeni w wyborze tego oprogramowania wybrzydzać. No, taka jest prawda. Dokładnie. Przynajmniej w części przypadków. A to też nie jest tak, że no przynajmniej nie wiemy nic o tym, jak oby twórcy RH Voice'a wspierali nie wiadomo jak tę wojnę, zwłaszcza, że przypomnijmy o tym, że RH Voice, mimo że rosyjski, to wsparcie dla ukraińskiego ma gdzieś tam dość spore, więc to też jakby nie jest tak. Znaczy wiem, ale tak właśnie... I chyba niedawno nawet były jakieś akcje poprawy głosów ukraińskich, zdaje się. Tak, też o tym słyszałam, natomiast co do tego GitHuba, no to właśnie to, o czym powiedziałam, że jest taka opinia, że właśnie są zawieszane konta osób, które niekoniecznie są jakoś bardzo związane z organizacjami i firmami, z sankcjami, są za wojną i tak dalej. To mogą być nawet losowe osoby. Chociaż też jest zasygnalizowane, że jeżeli ktoś nie jest faktycznie powiązany z wojną, czy też z sankcjami, to może się jednym mailem odwołać od tej decyzji i GitHub przywraca te konta. No ale wiadomo, po prostu sygnalizuje, że warto jednak zrobić sobie jakąś kopię różnych narzędzi, których używamy. No bo po co się narażać na problemy ze zdobyciem takich narzędzi w razie potrzeby. Jest, w sumie ja dzisiaj zauważyłam, że jest aktualizacja Teamsa na Windowsa, która nie dodała nic szczególnego, ale na przykład przycisk do wyciszania mikrofonu już nie jest nazwany przycisk mikrofonu, mikrofon wyciszony, tylko wyciszono mikrofon, co zwiększa produktywność, bo od razu wiemy, jaki jest stan tego naszego mikrofonu. Co prawda troszkę w ostatnim czasie dostępność Teamsa się popsuła minimalnie, bo nie wszystkie przyciski widzimy pod tabem. Czasami trzeba stanąć na pewnej grupie przycisków i przemieszczać się strzałkami w lewo i w prawo. No ale cóż, jest to do przyzwyczajenia i jest to jakoś tam osiągalne. I jest też aktualizacja nowego notatnika do Windowsa 11. W której, przynajmniej ja na Insiderze ją dostałam, ale sygnalizuję, że podejrzewam za niedługi czas, zostanie rozwiązany ten problem z czytaniem linii poprzedniej w pustej linii na końcu dokumentu. Tego błędu już nie ma, więc już dużo lepiej i intuicyjniej się korzysta. I ostatni taki news, sygnał, że głosy a capelli w wersji 1.8
są dostępne w NVDA dla nowego NVDA 2022.1. Jest już napisana kompatybilność. Czyli jest pozytywny news. Na koniec, czy nie na koniec? Chyba na koniec. To w takim razie no, dzisiejszy tylko przegląd kończymy po 3 godzinach i prawie 10 minutach. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj byliśmy w składzie Pauli Dangajoch, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz. Miłej nocy. Michał Dziwisz. Dobrej i ja, nocy. Bilecki. No dobrej i do nocy. Usłyszenia, miejmy nadzieję, w kolejnym Tyflo Przeglądzie. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.